sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski. I będzie z nami Jacek Prusinowski, ale za chwilę, dlatego że paraliż komunikacyjny dzisiaj w Warszawie to znak, że wybory się zbliżają. Chyba o to chodzi, drodzy Państwo. I Jacek Prusinowski w drugiej części programu już będzie na tym miejscu, ale żeby Państwo nie musieli czekać i żeby nie musiał czekać nasz gość Karol Plewa. Dobry wieczór naszym widzom i dobry wieczór pierwszemu gościowi Wieczornego Ekspresu, Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Też pan chyba doświadczył tego paraliżu komunikacyjnego w drodze, ale udało się na czas dotrzeć. Kilkakrotnie stałem w korkach. Ja bym tylko sprostował, że ten paraliż nie jest związany z wyborami, on jest ciągły. No przecież paraliż komunikacyjny w Warszawie to jest coś, co jest każdego dnia. Czyli związany z tym, kto rządzi Warszawą. No od 17 lat rządzi Platforma Obywatelska i tego problemu nie potrafiła rozwiązać, nawet go pogłębia. Panie ministrze, wczoraj debata w Telewizji Polskiej z udziałem i premiera Morawieckiego, i Donalda Tuska. Jeszcze emocje, zdaje się, nie opadły. Dlaczego to premier Morawiecki reprezentował Prawo i Sprawiedliwość, a nie Piotr Gliński, jedynka partii rządzącej w Warszawie? No jest premierem, jest jednym z dwóch liderów politycznych naszej formacji. Taka była decyzja sztabu. Ja akurat w tym czasie byłem w samolocie, wracałem z Paryża, gdzie miałem też ważne sprawy zawodowe, więc nie można być w dwóch miejscach naraz. Ale nie żałuje pan, że to nie pan nie, absolutnie. Ja mam zaufanie do pana premiera. On jest doskonały, także zresztą potwierdził to wczoraj w debacie. I to były celne zagrywki z tą dwuzłotówką wręczoną podobno po debacie Donaldowi Tuskowi. No mam nadzieję, że Polacy będą to pamiętali. Zresztą Polacy pamiętają, no, że tak tyle wynosiły podwyżki emerytur, tyle wynosiła niewiele więcej stawka godzinowa. To są rzeczy tak oczywiste, że mam nadzieję, że ta pamięć jest wśród ludzi. No. Poprzednia władza była władzą arogancką, władzą, która nie dbała o ludzi. No, żeby naprawdę stawka godzinowa wynosiła 2, 3, 4, 5 zł, bo to w zależności tam od różnych sytuacji, a w tej chwili wynosi 27, no to jest pewna różnica jednak, znaczy nie tylko pewna. No to jest także różnica godnościowa. No nie można ludzi skazywać na niewolniczą pracę za pieniądze, z których się trudno utrzymać nawet. Kolejna kadencja, znaczy nie kolejna, bo teraz rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ale powrót do władzy Donalda Tuska to jest powrót Polski bezrobocia? Żadnego powrotu na szczęście do władzy Donalda Tuska nie będzie, ale gdyby, political fiction możemy sobie stworzyć, gdyby tak było, to oczywiście, że to się wszystko zawali, bo ci ludzie nie są samodzielnymi politykami. Formacja pana Tuska jest związana w dużej mierze z oczekiwaniami europejskimi czy niemieckimi na to, co się w Polsce dzieje. Zresztą z tą arogancją niemiecką niestety mamy do czynienia, z tym wymuszaniem zmiany w Polsce politycznej. Nie będzie tej zmiany. Niemcy muszą się przyzwyczaić, że mają tutaj równoprawnego partnera w sprawach europejskich, a nie jakieś podległe państwo, którym sobie można dysponować jak się chce. To, że Niemcy zapomnieli o II wojnie światowej, to nie znaczy, że nie będziemy im o tym przypominali. Oni się nie rozliczyli jeszcze na przykład z II wojny światowej. Ale wymieniali wczoraj kandydaci biorący udział w tej debacie takie miejsca w Polsce, jak na przykład Szymon Hołownia wymienił Szydłowiec, gdzie to bezrobocie wcale nie jest takie niskie, więc to nie tak chyba, że Prawo i Sprawiedliwość wszędzie wyeliminowało bezrobocie. Nie wiem, czy pan Hołownia kiedykolwiek był w Szydłowcu i czy on ma jakiekolwiek pojęcie o tym, co mówi, bo z obserwacji jego prób wejścia na scenę polityczną raczej jest więcej no, takiego cierpkiego humoru niż czegoś konkretnego. Jesteśmy jedyną formacją polityczną, która udowodniła, że można dla Polaków realizować dobre projekty i to w sferze zarówno społecznej, socjalnej i w sferze solidarnościowej i także w sferze obronnej czy tożsamościowo-kulturowej. Ja bardzo chętnie o kulturze. Nasi poprzednicy w sprawach kultury podnieśli białą flagę
kompletnie nic praktycznie nie robili, nie budowali ani muzeów w Polsce takich, jakie powinny być budowane dla wzmocnienia naszej wspólnoty politycznej, bo ludzie często pytają, tak, te muzea są fajne, chodzimy, jest duża frekwencja, ale po co są muzea? No między innymi po to, żebyśmy byli wspólnotą, która jest zintegrowana i która będzie miała siłę duchową do stawiania czoła wyzwaniom, które współczesny świat niesie, a mamy coraz więcej tych wyzwań. Wojna na Ukrainie, w tej chwili wojna w Izraelu. Świat współczesny nie jest światem bezpiecznym, więc tym bardziej wspólnoty narodowe muszą się integrować i nie mogą się dzielić. No, Tusk Polskę dzielił cały czas, to jest szalenie nieodpowiedzialne i niebezpieczne. To bardzo osłabia nas jako naród, jako państwo. Ma pan świadomość, panie ministrze, że Warszawa to jest trudny teren dla Prawa i Sprawiedliwości, że tutaj jednak Platforma Obywatelska wiedzie prym? Czy coś się zmienia i tym razem będzie inaczej w tych wyborach? Mam nadzieję, że będzie inaczej. Przekonanie. Przede wszystkim, panie redaktorze, powiedzmy sobie jasno. Warszawa nie ma żadnych władz, które by zarządzały Warszawą. No, na to wskazuje wszystko to, co się dzieje w mieście. Kompletne dysfunkcje komunikacyjne. No, do tego stopnia właśnie, że redaktor nie mógł przyjechać do pracy, nie mógł zdążyć. Ja dzisiaj dwukrotnie stałem w korkach wielogodzinnych. No, trudno, no, takie życie, ale my się nie chcemy na to godzić, ponieważ jest oczywiste, że gdyby zrealizowano plany jeszcze Lecha Kaczyńskiego, później wielokrotnie potwierdzane i zapowiadane przez władze Platformy Obywatelskiej, czyli budowę obwodnic, budowę mostów, budowę tras, które nie są do tej pory zbudowane, a powinny być, podziemnych parkingów. Gdyby zbudowano więcej linii metra, a drugiej nawet nie zbudowano, mówi się o 5 liniach, kiedy oni drugiej przez 40 lat nie zbudowali. To jest po prostu skandaliczne. Żadnej dużej inwestycji w obszarze sportu. Czy mamy halę sportową, gdzie można by grać w siatkówkę na poziomie Mistrzostw Świata? Przecież takie imprezy Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w Polsce są organizowane, prawda? Kilka było. Ani razu w Warszawie, raz na Stadionie Narodowym, no nie dawało się. Bo nie ma hali sportowej, sprawdziwszy, że zaraz w stolicy Polski. Sala koncertowa w stolicy Polski. Jest duża sala koncertowa? Zna pan jakąś? No jedna jest stara, Stadion prawda? Narodowy się zamienia czasem w takie sale. No tak, gdzie zresztą akustyka nie jest najlepsza, być może na popowe jakieś koncerty, ale to nie jest sala na przykład dla muzyki poważnej, symfonicznej. No, każda stolica szanująca się w Europie czy na świecie ma takie sale koncertowe, gdzie można to grać. No, mamy teatr wielki zbudowany w 60-tych latach, prawda? Ta władza nie potrafi nic realizować. Wielkie inwestycje obiecywane od lat, pan Trzaskowski w kampanii obiecywał Skrę. Widział pan, jak Skra wygląda? Wygląda tak, jak wyglądała. No. Kilkanaście hektarów w środku miasta, czy nie, kilkadziesiąt być może, które nie są zagospodarowane, nie są zrobione. Stegny, my teraz pomagamy, bo wreszcie złożyli projekt, ale przecież tam też jeszcze nic nie zrobiono. Tor Orła, ja mówię o sportowych rzeczach. Żadne wielkie muzeum przez miasto nie zostało zbudowane w ostatnim czasie. A dzisiaj też żeśmy mówili o ważnej sprawie z ministrem Budą. Wie pan, dlaczego ceny mieszkań w Warszawie są takie wysokie? Między innymi dlatego, że miasto jest miastem deweloperów. Tu deweloperzy dyktują ceny mieszkań, ponieważ nie ma żadnej polityki miejskiej dotyczącej mieszkań komunalnych. W Wiedniu, w bogatym Wiedniu jest inaczej, bo 40% mieszkań wiedeńskich to są mieszkania komunalne, które między innymi zostały wybudowane przez miasto. A my mamy program, nasz rząd ma program dopłat na to budownictwo społeczno-komunalne. 80% możemy dopłacać, ale miasto nie składa wniosków. Złożył wnioski burmistrz w dzielnicy Praga Północ, on jest akurat z naszej formacji, no, dlatego złożył i przygotował tę inwestycję, bo jest po prostu normalnym burmistrzem, który dba o swoich mieszkańców. I w tej chwili tam jest budowany blok na 72 mieszkania komunalne. 1/3 kolejki zostanie skrócona przez tą jedną inwestycję. Przygotowaną, szybko, sprawną. W ciągu roku można to zrobić. 17 milionów dopłaty z rządu na 21 inwestycji. Dlaczego Trzaskowski nie realizuje polityki budowy mieszkań komunalnych w Warszawie? Panie ministrze, a propos mieszkań, to Prawo i Sprawiedliwość kojarzy się też z programem Mieszkanie Plus, który nie do końca chyba wypalił.
Tak, wolelibyśmy, żeby on lepiej wypalił, ale po pierwsze, i tak wybudowaliśmy więcej mieszkań za naszych czasów niż nasi poprzednicy i to jest też fakt. Natomiast w tej chwili wprowadzamy kolejne programy, jak chociażby kredyt ten 2%, bo no, nie opuszczamy rąk. No, jeżeli jakieś rzeczy nam gorzej wychodzą, to próbujemy to naprawiać i w tej chwili ten kredyt 2% ma olbrzymią popularność. To jest na pierwsze mieszkanie, dlatego to powinno, tak jak dzisiaj minister Buda to doskonale tłumaczył, z jednej strony mamy dla tych, którzy pierwsze mieszkanie chcą i mogą, ten kredyt 2%, no bardzo korzystny i bardzo wielu jest chętnych, a z drugiej strony powinny być wielkie programy samorządowe budowania mieszkań komunalnych i my jesteśmy w stanie, bo obecnie mamy 2 miliardy przeznaczone na wsparcie samorządów, ale możemy więcej, premier Morawiecki stwierdził, to jest priorytet dla nas i może rząd więcej dopłacać, tylko żeby samorządy, zwłaszcza te duże samorządy, które są w rękach PO, składało więcej wniosków i wtedy moglibyśmy wybudować naprawdę to mieszkalnictwo komunalne na wynajem dla ludzi, którzy no po prostu potrzebują tych mieszkań, a przede wszystkim to zrównoważy ceny, obniży cenę, ponieważ deweloperzy nie będą dyktowali cen, bo będą mieli konkurencję, rynek będzie inaczej wyglądał. Niestety w Warszawie jest inaczej. To jest miasto deweloperów. Panie ministrze, na pewno dotarła dzisiaj do pana ta informacja, która wieloma osobami wstrząsnęła. Dymisję na szczycie polskiej armii generał Andrzejczak i generał Piotrowski. Mamy poważny kryzys w polskiej armii chyba. Nie mamy żadnego kryzysu. Na szczęście wiadomo było, że tam nie ma chemii, bo ten problem już jest przecież od kilku miesięcy, ponieważ... No, jaka jest geneza tego, to nie mówić, bo to nie mój resort. Ja nie mogę się wtrącać do takich poważnych spraw. Natomiast było wiadomo od dawna, że tam chemii nie ma i to prędzej czy później musi być rozstrzygnięte. Dziwię się, że panowie generałowie kilka dni przed wyborami podjęli taką decyzję o dymisji. To nieodpowiedzialne. Ale już dzisiaj, nie wiem, trudno mi oceniać, bo nie znam szczegółów. Znam obu panów osobiście, bo kiedyś byliśmy na Monte Cassino razem. Miałem o nich dobrą opinię, ale to jest tylko opinia, wie pan, no, z pobytu wspólnego jako funkcjonariusze polskiego państwa, jako urzędnicy państwowi z różnych resortów. Czciliśmy naszych żołnierzy na Monte Cassino, uczestniczyliśmy razem w takim nawet rajdzie, przyszliśmy drogą zdobywców. To też nasza inicjatywa wspólna Wojska i Ministerstwa Kultury, Fundacji Narodowej. Ale wracając do tego, są powołani nowi dowódcy, jest stabilna sytuacja. Pan prezydent i premier Błaszczak panują nad sytuacją. Zapewniam państwa, że nie ma żadnego kryzysu. To politycznie ktoś próbuje kilka dni przed wyborami podgrzać atmosferę. Polska jest bezpieczna, Polska rozwija swoją armię i nie ma żadnego zagrożenia. No Donald Tusk też wystosował dzisiaj taki apel do generałów. Myśli pan, że Donald Tusk też próbuje tę sytuację wykorzystać politycznie? Ośmiesza się po prostu, bo nie jest żadnym liderem. Jakim jest liderem, jakie ma nerwy, to wczoraj pokazał w tej debacie. Jak to się mówi, tonący brzydko się chwyta. No, próbuje podgrzewać sytuację dotyczącą obronności. W sytuacji, kiedy mamy wojnę za granicą i kiedy jest ta wojna, kryzys w Izraelu, naprawdę no, kolejną sobie kulę w kolano strzelił chyba. Ten pan ma niesamowity talent do następowania na grabie. Niech on się nie dotyka wojska, bo on polskie wojsko rozbrajał i akceptował ten obłędny pomysł na to, żeby bronić się na linii Wisły, tak? Żeby oddać pół Polski, czyli pół Polski okupowana, a druga pół ostrzeliwana z tego terenu okupowanego. No, wariaci po prostu. I on mówi o wojsku. Jeżeli Donald Tusk wróci do władzy, to dotknie się nie tylko wojska, tylko dotknie się wielu kwestii. Na razie te sondaże są bardzo wyrównane, panie ministrze, i nie widać takiej miażdżącej przewagi Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk nigdy już nie wróci do władzy w Polsce. Polacy nie wybiorą człowieka tak niepoważnego.
To jest facet, który jak był premierem, jak wiemy, rządził 3 dni w tygodniu, nic nie robił, nie rozwiązywał żadnych problemów. Powiedział, że będzie obniżał podatki, 20 parę razy podniósł podatki. Myśmy obniżyli wszystkie podatki, a zwiększyliśmy wzrost gospodarczy. No to naprawdę nie ma co porównywać. No, to, że ma wsparcie elit zachodnich, to, że ma wsparcie postkomunistów, to jeszcze o niczym nie przesądza. Polacy nie wybiorą Donalda Tuska. Do widzenia, panie Donaldzie. Niech pan jeszcze tylko rozliczy się z tego wszystkiego, co pani Angela Merkel panu załatwiła tam. Panie ministrze, od kilku dni wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego nie udało się zapobiec wojnie w Izraelu. Wszyscy mówią o tym, że jednak ten wywiad izraelski nie okazał się tak perfekcyjny, jak to wszyscy o nim myśleli. Jakie kroki planuje Polska w związku z tym, z tą sytuacją, jaka rozgrywa się w Izraelu w tym momencie? No, wymaga pan ode mnie odpowiedzi na pytanie, na które gdybym nawet znał odpowiedź, to nie mógłbym panu jej podać, bo to jest zupełnie oczywiste. Sprawy bezpieczeństwa to są sprawy bardzo delikatne i tu musimy być wstrzemięźliwi w informowaniu. Tak, myślę, że cały świat był zaskoczony tą sytuacją. Tym bardziej musimy zdawać sobie sprawę, że zło na świecie istnieje, że Putin jest aktywny w wielu miejscach na świecie i pewnie nie tylko on. I musimy być skonsolidowani i wierzyć tym politykom, którzy są politykami twardymi i zawsze będą bronić polskiego interesu i dbać o polski interes, tak jak myśmy go zabezpieczyli w ostatnich latach. Mamy 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi, mamy patrioty, mamy hajmarsy. Warszawa, notabene, kilka dni temu była informacja, że jest też chroniona przez system Patriot. To są najnowocześniejsze systemy obrony, a widzimy, że świat współczesny jest szalenie groźny, że takie państwo jak Izrael, prawda, który był zawsze stawiany jako przykład doskonałego zintegrowania wewnętrznego, jeżeli chodzi o kwestie obrony, no bo on jest zagrożony z wszystkich stron w każdej chwili, no okazał się bezradny wobec tego pierwszego etapu, więc to tym bardziej powinno nas wszystkich kierować ku myśleniu zintegrowanemu i władza w Polsce powinna być w rękach ludzi odpowiedzialnych, nie chłopaczków w krótkich majtkach, którzy biegają za piłką. Czy to jest nasza wojna, panie ministrze? Pytam o tę wojnę w Izraelu, dlatego że wielu ekspertów mówi, że nie można jej komentować, nie patrząc też na to, na wojnę Rosja-Ukraina. No, te sprawy bywają połączone. Ja nie odpowiem panu, czy to jest nasza wojna, w jakim sensie jest nasza wojna. Na szczęście jest to wojna trochę dalej oddalona od naszych granic, ale jest to bardzo poważna sytuacja, kryzys światowy na pewno. I powinniśmy być czujni i odpowiedzialni. My, co jest najważniejsze, zabezpieczyliśmy w ciągu ostatnich lat interes Polski, jeżeli chodzi o obronność, czego nasi poprzednicy nie robili. Rozbrajali armię, no niech pan porówna liczebność naszych armii, uzbrojenie już w tej chwili, nawet nie licząc tego uzbrojenia, które już jest zamówione i zapłacone i będzie za chwilę. Już jesteśmy w tej chwili bardziej bezpieczni, a przede wszystkim mamy na polskiej ziemi 10 tysięcy żołnierzy NATO, prawie 10 tysięcy Amerykanów. Oni zresztą się uczą polskiej historii. Mamy taki program z Polską Fundacją Narodową, Zwiastun, gdzie ponad 3,5 tysiąca tych żołnierzy zwiedziło polskie muzea, miejsca pamięci, uczestniczyło w polskich obchodach różnych świąt na przykład. Uczą się polskiej historii poprzez praktykę. To pięknie integruje. No, musimy być zintegrowani z najsilniejszą armią świata, a jednocześnie musimy budować naszą własną armię. Naprawdę, my jesteśmy skoncentrowani na realizacji naszej racji stanu, naszych interesów w sytuacji, kiedy no, świat współczesny no, właśnie takie niespodzianki niesie. No, przecież to jest no, wstrząsające informacje z Izraela przychodzą. Chce pan pozostać ministrem kultury, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory? Panie redaktorze, w ogóle o tym nie myślę. My pracujemy zadaniowo. My mamy w tej chwili jako podstawowe zadanie wygrać wybory, a jednocześnie prowadzić resort do momentu, kiedy jesteśmy za niego odpowiedzialni. Ja prowadzę te dwie rzeczy równolegle i w pełni, mam nadzieję, się z obu tych obowiązków wywiązuję. Ale na pewno jest jeszcze wiele wizji ministra Glińskiego dotyczących kultury, które nie zostały zrealizowane w tych
dwóch kadencjach Prawa i Sprawiedliwości. To jakie są plany dotyczące kultury na tę kolejną kadencję? Zawsze coś takiego jest, ale one są zapisane i są ogłoszone w naszym programie. One są, tam jest dość dużo na temat kultury, z czego się bardzo cieszę. I tam jest wiele rzeczy, które zapowiedzieliśmy. Na przykład, to na pewno dla wszystkich jest oczekiwane od dawna, zwłaszcza seniorzy o to pytali, darmowe bilety do Narodowych Instytucji Kultury i Muzeów dla dzieci, młodzieży, seniorów, rencistów najprawdopodobniej od połowy przyszłego roku. Myśmy to zapowiedzieli na 8 lat. Moglibyśmy to zrealizować teoretycznie, żeby być słownymi, w 8 lat, no ale chcemy to zrobić wcześniej. Ja już mam w budżecie mniej więcej połowę pieniędzy na to, więc od połowy roku, poza tym to trzeba systemem przygotować, bo to nie może być tak, że prawda, otwieramy nagle wszystkie instytucje kultury narodowe dla tych kategorii zwiedzających, tylko przygotować trzeba pewną pulę biletów, system także rezerwowania wejściówek, ale zrobimy to, bo to trzeba zrobić. Po pierwsze trzeba zachęcać młodzież wszystkimi sposobami, między innymi ten fajny program, świetny program, fajny, bo to młodzież może słucha i młodzież w tym uczestniczy, program Poznaj Polskę, czyli dofinansowanie do wycieczek dla wszystkich, żeby nie było poszkodowanych w klasie, że kogoś nie stać, prawda, i zostaje, żeby cała klasa mogła wyjeżdżać i zwiedzanie najciekawszych miejsc w Polsce, jeżeli chodzi o zabytki, jeżeli chodzi o muzea. My właśnie po to robimy w naszym resorcie, żeby pan minister Czarnek mógł dzieciaki wysyłać ze szkół w ramach tego programu. Notabene tydzień temu chyba spotkałem taką wycieczkę w jednym miejscu przed muzeum, jak wychodziłem właśnie ze swoich obowiązków. Panie nauczycielki z dzieciakami podbiegli i mówią, a my wchodzimy za 10 minut, wchodzimy, bo to wszystko jest umawiane. Bardzo przyjemne to jest i naprawdę to jest dla nas wszystkich. Więc dzieciaki muszą korzystać, dlatego darmowe bilety, a seniorom trzeba pomóc, bo seniorzy to są nasi wspaniali klienci, że tak powiem, uczestnicy kultury. Korzystają, no ale trudno, żeby co tydzień czy nawet częściej chodzili do naszych muzeów, skoro trzeba wykupywać bilety, więc wprowadzimy darmowe bilety. To na koniec. Donald Tusk wzywa do debaty w innym miejscu niż TVP, wzywa prezesa Kaczyńskiego, powiedział to na koniec tej wczorajszej debaty w TVP. Na miejscu prezesa Kaczyńskiego, jakby pan odpowiedział liderowi Platformy? Ja już odpowiedziałem na Twitterze, natomiast wie pan, mnie to przypomina taką scenę, jak chuligan wpadł na podwórko, zaczął się rozpychać, dostał bęcki od kogoś, kto jest od niego lepszy i z płaczem wykrzykuje, zobacz, ja ci pokażę w piątek, to dostaniesz, prawda? Przyjdę z Iwanem i Helmutem i tam ci zrobimy tak dalej. No to tak wygląda Donald Tusk. No, niepoważny człowiek, który nie przygotował się pewnie z lenistwa, nie wiem. No, wszyscy się zastanawiają, cała jego strona polityczna, prawda, boleje nad tym, że się skompromitował. Jak może się taki polityk tak skompromitować? Nie mam pojęcia, ale myślę, że panie Donaldzie, trzeba po prostu pracowicie i systematycznie przygotowywać się także w polityce do różnych występów. To jest ciężka praca. To nie jest tak, że każdy ma talent i od razu sobie złoty chłopiec poleci. Jak było taflonowo, miał pan 100% mediów za sobą i wielu innych podszeptaczy. 100 lat panu śpiewano, to było wesoło. Ale to może teraz jest normalnie i trzeba się przygotowywać do debaty. Ale to może dlatego, panie ministrze, że nie było prezesa Kaczyńskiego w tej debacie, a Donald Tusk mówi, że to jedyny dla niego poważny przeciwnik. No to jak widać z tymi mniej poważnymi, jeżeli on tak uważa, dostał bęcki, bo nawet ci inni go pobili. A ja mu odpowiedziałem, zaproponowałem mu w piąteczek, pan chce rozmawiać, proszę bardzo, jeden na jeden w koszykówkę sobie możemy pograć, bo nie wiem, czy z panem jest sens rozmawiać na inne tematy, chociaż... A jest w Warszawie w koszykówkę? No jest, no akurat w kosza to jest łatwo, bo na jednego kosza jeden na jeden się gra, więc można tam gdzieś znaleźć, no. Nie jest aż tak źle. Natomiast ja mówię o porządnych inwestycjach, panie redaktorze, bo Warszawa, stolica, potrzebuje dużą halę sportową z prawdziwego zdarzenia. No nie ma takiej. Jest w Łodzi, jest w Katowicach, jest w wielu innych miastach, a w Warszawie nie ma.
konkretne zaproszenie dla Donalda Tuska na koniec tej rozmowy. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, jedynka Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panie. I okazuje się, proszę państwa, mamy najnowsze informacje od Jacka Prusinowskiego, że ten paraliż komunikacyjny w Warszawie to przybrał takie rozmiary, że jeszcze w drugiej części z nami nie będzie redaktora Prusinowskiego prawdopodobnie. A w tej drugiej części będzie się działo, myślę, dlatego, że przed nami starcie publicystów Sławomir Sierakowski i Jacek Karnowski. Zostańcie z nami. Słuchajcie, ja wam przede wszystkim bardzo dziękuję. Wiem, że lato się skończyło najwyraźniej i że wytrzymaliście ten czas tutaj przy tej debacie, w tej temperaturze. Naprawdę szacunek. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, jak bardzo wierzymy w wygraną i czy to jest trudny teren, czy przeciwnik gra fair. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu w Polsce, jest nas coraz więcej. Coraz bardziej wierzymy we własne siły i pamiętajcie, musimy do ostatniej godziny, do zamknięcia lokali wyborczych, walczyć o zwycięstwo. Chcę zwrócić się do wszystkich. Trwały takie debaty, jak głosować, jakie strategie przyjąć. Dzisiaj już chyba widać bardzo wyraźnie. I to mówię też na podstawie ostatnich badań. I tak jak spojrzałem też na twarze naszych głównych oponentów dzisiaj, był nie tylko Mateusz Morawiecki, był też szef ich kampanii. Tam nie ma śladu entuzjazmu i tam nie ma śladu wiary we własne siły. Oni już wiedzą, że odchodzą, że przegrali. No, szanowni państwo, tak jak na koniec tam starałem się podsumować, wszystkich zachęcam do tego, żeby sobie popatrzyli, jaką drogę przeszliśmy od tej płacy 5 zł za godzinę. Niech będzie nawet 7 zł za godzinę. To dzisiaj minimalna, za chwilę jest 23, a od lipca 28. Od głodowych emerytur, od tych waloryzacji, to autentyk, 2 zł dostają od pani Danuty z Kraśnika i potem na koniec jeszcze, już po tej debacie, podszedłem do Tuska, zostawiłem jemu to na pulpicie. Druga część Wieczornego Ekspresu i można powiedzieć historyczny znowu moment na kanale Super Ekspresu. Wczoraj pierwsza taka debata w polskich mediach, która była komentowana na żywo, to u nas na kanale, a dzisiaj no nie przypominam sobie takiego starcia w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach. Starcie publicystów obok mnie w studiu Jacek Karnowski. To brzmi groźnie. Redaktor naczelny Tygodnika Sieci. Dzień dobry. I także wieczór. Portal Politycy.pl, tak? Dzień dobry, tak panie redaktorze. A w połączeniu internetowym z nami Sławomir Sierakowski, krytyka polityczna. Dzień dobry, panie redaktorze. Mam nadzieję, że się słyszymy i widzimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, to pierwsze pytanie, no skoro od tej debaty zaczęliśmy wczorajszej i wszyscy o niej mówią. Kto lepiej odrobił pracę domową? Kto był lepiej do tej debaty przygotowany i kto wczoraj lepiej wypadł? Jacek Karnowski. No ja myślę, że zdecydowanie wygrał premier Mateusz Morawiecki. Jednak bardzo czytelnie zaprezentował takie linie kampanijne Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Co ważne, zrobił to w łączności z całą kampanią, czyli nie prezentował czegoś innego niż sztab na co dzień, a to jest ważne, bo często mylimy jakby komunikację przez media z kampanią i kampania, żeby była skuteczna, no musi być jednolita i jednak w miarę prosta. No najsłabiej wypadł Donald Tusk i to było z pewnością duże zaskoczenie, bo o ile dla obozu rządzącego ta debata była obszarem ryzyka, no to sztab Platformy postrzegał ją jako szansę. No a Donald Tusk wyraźnie nieprzygotowany, nie miał w głowie takich ram. Ja myślałem, jak ja bym się przygotował na taką debatę, prawda? Znaczy, że najważniejsze jest mieć taką bazę, taką ramę i później w zależności od rozwoju sytuacji, od nastroju, od ataków można dokładać, odejmować. A Donald Tusk tego nie miał. Ja miałem wrażenie, że on zaczyna się rozpędzać jak na wiecu, ale nie ma wiecu. Jest koniec minuty, prawda? Koniec i koniec czasu. I zmarnował pierwszą minutę, nie zrozumiał tego sygnału czasowego, to go jednak wybiło z rytmu i zmarnował też ostatnią minutę. Też pechowe może było dla niego losowanie, że akurat był jako pierwszy w tej. Ale z kolei kończył po premierze. No to lepiej kończyć po premierze, to ostatnie słowo. I no to już wyglądało wręcz desperacko, ta prośba o rewanż, o kolejną debatę.
No i też tutaj ja to napisałem, ale no nie byłem jedyny. Jednak ta koszula biała no bardzo źle wybrzmiała na tle garniturów. Garnitur jest jednak w takiej grze politycznej symbolem szacunku. A tutaj Donald Tusk z tej białej koszuli dziś pojawił się w garniturze na konferencji prasowej, czyli jakby uznał... Tak, z tym apelem do generałów. Tak, uznał tutaj, że to jednak ta biała koszula była błędem. Bardzo słabo Donald Tusk. No pozostali, to trudno ocenić. Myślę, że każdy wywiózł swoje. W takim sondażu dla wpolityce.pl dobrze oceniono Hołownię. On wypadł lepiej niż premier nawet w oczach badanych. No Bosak też jasno skierował komunikat, jasno sformułował swój komunikat. Ale podobno najbardziej popularna formuła wpisywana dzisiaj w wyszukiwarce Google to jest, kim jest Krzysztof Maj, więc ten kandydat bezpartyjny. On na pewno wygrał, bo to była taka pierwsza szansa dla tej formacji, żeby się pokazać szerzej. I pytanie teraz do redaktora Sierakowskiego. Czy mamy zwycięzcę tej debaty? Bo są też takie opinie, przecież jest lawina komentarzy po tej debacie, że żadnej debaty wczoraj nie było, żadna debata się nie odbyła. Sławomir Sierakowski. No, trudno to nazwać debatą, ponieważ nikt nikomu nie mógł zadawać pytań poza prowadzącymi, którzy zresztą też wybrali taką formułę niespotykaną w debatach, a obserwuję debaty na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech. Pamiętam też debaty, jak wyglądały przed 2015 rokiem. Pytanie było pytaniem. Trwało krótko, dotyczyło zazwyczaj kwestii doniosłej i zrozumiałej dla wyborców, bo to jest finisz kampanii. A tutaj każde pytanie składało się z takiego właściwie mini orędzia. One zresztą, jak to policzyliśmy, to one trwały dłużej niż odpowiedzi, co jest też w jakimś w ogóle kuriozum. I zawsze składały się z takiego dwupaku, powiedzmy, propagandowego, czyli zarządów Prawa i Sprawiedliwości zrobiliśmy to i to, a za Platformy Obywatelskiej nie zrobiono tego i tego. Która z tych wizji podoba się państwu najbardziej? Więc połowę tej debaty, bo tak jak to policzyć, jeszcze każde z tych pseudopytań było powtarzane, no zajmowała właśnie ta propaganda telewizji publicznej. No i w takim kontekście rzeczywiście... No, trudno oceniać kandydatów czy porównywać, no bo tylko jeden z nich właściwie był u siebie. Telewizja publiczna podlega bezpośrednio ministrowi skarbu i jest też prowadzona wcześniej przez byłego polityka PiSu. Sama debata zresztą była prowadzona przez byłego polityka PiSu. No to są takie rzeczy, które naprawdę w liberalnych demokracjach się nie zdarzają. I w takich warunkach no, trudno się dziwić, że Donald Tusk rzeczywiście był zestresowany. Trochę nie miał szans wypaść dużo lepiej. A myślę, że no, jakby abstrahując, choć nie da się abstrahować od tej zniekształconej debaty, no to najswobodniej się zachowywał, najbardziej merytorycznie wystąpił, najwięcej ze swojego programu przekazał Szymon Hołownia na drugim miejscu. I to w ogóle jest chyba opinia dość powszechna komentatorów, oczywiście poza tymi, którzy zawsze będą mówić, że wygrał Morawiecki, albo zawsze będą mówić, że wygrał Kaczyński, nawet jak nie wygrał. To była druga, była Joanna Schering-Wielgus. Bardzo dobrze też wypadł Krzysztof Bosak i to już jest któraś z kolejnych kampanii. I wydaje mi się, że tym się różni od dziennikarzy rządowych, że na przykład mimo, że sympatyzuję ze stroną opozycyjną, to nie muszę powiedzieć, że wygrał ją Donald Tusk koniecznie. No, nie wygrał. Nie miał też trochę szans. Na przykład potrafię docenić Krzysztofa Bosaka, który, jak się domyślacie państwo, też nie jestem jego miłośnikiem, ale był bardzo dobrze przygotowany. Krótko mówiąc, mogę skorzystać z wolności słowa, nie jestem od nikogo zależny, mogę powiedzieć, jak było. A było właśnie tak. To prawda, ja się z tym zgodzę, że te pytania trwały dłużej niż odpowiedzi, ale z drugiej strony, no pewnie panowie też to widzieli, tam kilka razy była taka sytuacja, no te 60 sekund to jednak nie jest aż tak mało i Donald Tusk, z tego co pamiętam, kilka razy nawet tych 60 sekund nie wykorzystał, tam jeszcze kilka sekund mu zostało i już zakończył wcześniej tę odpowiedź. To, czy nie mógł jednak tej szansy lepiej wykorzystać Donald Tusk? Może Sławomir Sierakowski jako pierwszy. Trudno powiedzieć. Ja bym nie powiedział, że jedna minuta to jest dużo. Dlatego, że no, pytania na tak fundamentalne tematy jak imigracja, a wiemy o bardzo wielu faktach, wiemy o tej
mafijnej praktyce sprzedawania wiz na przemysłową skalę kilkuset tysięcy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, za które poleciały dymisje. Sprawa jest komentowana wszędzie na świecie, jest bardzo kompromitująca dla Polski. Mamy też obok tego mur na granicy białoruskiej i wszystkie związane z tym kontrowersje i też nieskuteczność władzy w chronieniu granicy. Mamy do czynienia z globalnym kryzysem na temat imigracji. Mamy w tej chwili w ogóle konflikt bliskowschodni, który także może spowodować falę imigracji. On się może rozlać w ogóle po całym regionie. Więc w jedną minutę opowiedzieć o tym, co zamierza rząd potencjalny, rząd opozycji zrobić, nie jest wcale tak proste. Ja tylko enumerowałem te obszary, ale wypowiedzieć się dokładnie, co i jak, nie jest prosto. No poza tym, no oczywiście, no to było dość deprymujące, dlatego, że trzeba było udawać, że się nie jest wielbłądem. No, tłumaczyć, że teza zawarta w pytaniu jest nieprawdziwa. I znowu, zrobić to wszystko w minutę, a następnie powiedzieć, jaki się ma program, to było trochę bez szans. No, pytanie trwało dłużej niż możliwa była odpowiedź. Pytanie zawierało tezę, więc polemika nawet nie mogła być na tych samych zasadach zastosowana, bo po prostu to była tylko minuta. Pytający wykraczali poza tę minutę. No, krótko mówiąc, to nie była debata, no to było jednak jakieś takie przedstawienie w telewizji rządowej, w stylu telewizji rządowej. Panie redaktorze, Jacek Karnowski, czy to nie jest jednak tak, że Donald Tusk w tej sytuacji zrobił wszystko, co mógł, bo TVP takie zaproponowała warunki tej debaty, że nie mógł się zaprezentować od lepszej strony niż to, co wczoraj widzieliśmy? Ja myślę, że trzeba przypomnieć, że wszystkie sztaby podpisały się pod ustaleniami w sprawie tej debaty. One znały te zakresy tematyczne, to nie było trudne. To raczej premier Mateusz Morawiecki stanął przed najtrudniejszym zadaniem, ponieważ w istocie czworo kandydatów, no tutaj może Krzysztofa Maja zostawię z boku, atakowało go i polowało na niego. A mimo to wybrnął z tej sytuacji. Donald Tusk przyszedł ewidentnie z planem mocnego uderzenia w premiera Morawieckiego. Miał przygotowane te cytaty. Próbował ustawić, no nieuczciwie, bo to nie jest prawda, że Mateusz Morawiecki był jakimś doradcą Donalda Tuska. No, był w jednym z wielu ciał, gdzie zapraszało się. Gdy szukałeś u mnie pracy, ty byłeś przyzwoitym człowiekiem. To no, chyba tak gdzie szukał pracy? No, premier Morawiecki zawdzięcza sobie samemu. Więc to jest nieprawda. Znaczy, ja rozumiem te jęki. Gdyby Donald Tusk, tak jak planowano, wygrał, błysnął, to ta debata byłaby oczywiście ważna. Teraz nawet taki mem widziałem. Unieważniam uroczyście tę debatę, mówi Donald Tusk. Potem, prawda, prosił jeszcze raz o rewanż. Ja myślę, że Donald Tusk popełnił taki zasadniczy błąd no, elit lewicowo-liberalnych. To znaczy, okazało się, że żyje w bańce. Tyle mówią o tych bańkach, tak rzekomo rozumieją to społeczeństwo. On przyszedł, to protekcjonalne spojrzenie na widzów Telewizji Polskiej, od którego w ogóle zaczął. On był przekonany, że jego majestat, poprzez sam fakt, że pojawił się w studiu Telewizji Polskiej, olśni wyborców. No tak się nie stało. Został poddany testowi, którego po prostu nie zdał. Wbrew przewidywaniom. Donald Tusk liczył, że zwycięży i złapie tutaj punkty. No oczywiście też trudno było każdemu odpowiadać. No ten zarzut, no tutaj słyszymy, no ja bym jednak spodziewał się takiej większej rzetelności u podstaw. No afera, tak zwana afera wizowa dotyczy 230 wiz. Sprawę wykryło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Osoby podejrzane mają areszt albo akt oskarżenia. 250 tysięcy wiz to jest suma wiz, które również zapewne przyjaciele redaktora Sierakowskiego dostają, bo chcą na przykład odwiedzić albo mają wykład na Uniwersytecie Warszawskim, więc to jest po prostu nieprawda. No, taka jest kampania. Zadaje się ciosy, te ciosy nie zawsze są fair z obu stron. No i pytanie, kto tutaj zdecyduje. Generalnie z tych wydarzeń nieważnych w kampanii, bo jest ich dużo nieważnych, to wszystko jest w pewnej bańce, kampania rzeczywiście ma tę wagę, bo ona jest takim momentem, kiedy wielu ludzi, którzy na co dzień nie interesują się polityką, zerka. I Donaldowi Tuskowi bardzo trudno będzie to wrażenie zatrzeć. Nie znamy wyniku wyborów, ale jeżeli on nie zdobędzie władzy, to będzie taka klamra. 2007 debata z Jarosławem Kaczyńskim, która zbudowała markę Tuska i takie przekonanie również w jego otoczeniu,
że on jest w stanie pokonać każdego i debata 2023 roku, no, w której wypadł najsłabiej i w istocie no, w jakimś stopniu no, sam ten swój mit zdemolował. Sławomir Sierakowski z pewnością za chwilę zechce się odnieść do tego, co powiedział Jacek Karnowski przed chwilą, ale chcę też zadać pytanie i poproszę o odpowiedź, dlatego że jeszcze raz wspomnę o tym kandydacie bezpartyjnych samorządowców Krzysztof Maj, dlatego że był taki moment tej debaty, gdy zwrócił się ten kandydat i do premiera Morawieckiego i do Donalda Tuska, zwrócił się do nich mówiąc: są pewne kwestie, które powinny być ponad politycznymi podziałami i nie widzimy w tej debacie, żebyście wy panowie te kwestie dostrzegali. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że chcę zapytać, czy są obszary, czy są dziedziny, w których Donald Tusk i Mateusz Morawiecki, no już ten ich przykład podam, powinni ze sobą współpracować i czy są obszary, w których Sławomir Sierakowski i Jacek Karnowski powinni ze sobą współpracować i się i może mieć inne opinie, inne poglądy, ale jednak jeden cel. Redaktor Sierakowski. To po kolei, ponieważ jak pan zauważył, pewnie będę chciał się odnieść, a odnieść się chcę przede wszystkim do tego, że no, sztaby się spotkały, ale nie było przedmiotem ustaleń tego, jak będą wyglądały pytania. No, założono, że będą wyglądały tak, jak tradycyjnie wyglądają pytania, a nie tak, że one mają po kilka akapitów i jest tam niewiele znaków zapytania. Znak zapytania jest na końcu, dając fałszywą alternatywę kandydatom. Więc tutaj nie było, to nie było przedmiotem zgody. Nikt tego nie ustalił. Więc nie opowiadajmy nieprawdy. Poza tym mamy, jak rozumiem, tutaj przedstawione dwie skale afery wizowej. Jedni mówią o 250 tysiącach wiz, drudzy mówią, że tam jest było tych wiz 260. Wydaje mi się, że skoro w tamtym roku, w 2022, wpuszczono do Polski 135 tysięcy ludzi, czyli najwięcej w Europie, to wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest, a przypomnijmy jeszcze, ujawniono rozporządzenia o przygotowaniu 400 tysięcy kolejnych wiz, które rząd po tym, jak zainterweniował Tusk, wycofał. Więc skala tej afery wizowej myślę, że jest raczej w tych samych rozmiarach, jak wyglądała dotąd praktyka, czyli wpuszczaniu masowym imigrantów do Polski właśnie z Afryki. To jest naprawdę dobre, że tutaj ze strony lewicy mamy gwałtowne potępienie wpuszczania obcokrajowców do Polski na wizach. Redaktor Sierakowski, proszę dokończyć i później Jacek Karnowski. Panie redaktorze, bardzo proszę. No więc tak to mniej więcej wygląda. Czyli raczej tyle, ile dotąd rząd wpuszczał, bardziej niż jakieś 260, nie wiem, z sufitu wzięta liczba. Czy były obszary, które dotąd były przedmiotem konsensusu w Polsce i były wyłączone spoza sporu politycznego? Były. I to była kwestia Ukrainy przede wszystkim, ale także kwestia wojska w dużej mierze. W takim sensie, że nie używano wojska do kampanii politycznej, nie robiono sobie z niego ścianki, nie rozrzucano, jakby wojsko nie było rekwizytem przed 2015 rokiem. No dzisiaj się stało, dowód mamy na to taki, że dwóch najwyższych i też najbardziej zaufanych dla sojuszników, przede wszystkim dla Amerykanów, dowódców, podało się w końcu do dymisji, to znaczy miało dość tego, jak wojsko jest używane w kampanii politycznej, także tu mamy bardzo konkretny dowód. Kwestia Ukrainy też przestała być po 2015 roku kompromisem. Polski premier przed 2022 roku nie chciał odwiedzić Ukrainy. Cały czas stawiano kwestię polityki historycznej nad bezpieczeństwem narodowym. Jeszcze osobliwie pojętej polityki historycznej, której trzeba Polaków przepraszać za wszystko, a Polacy nie muszą przepraszać za nic, bo są absolutnie bez winy. To się niestety skończyło i dzisiaj nie ma takich obszarów.
Także raczej należałoby przywrócić jakiś rodzaj neutralności mediów, neutralności wojska, neutralności policji. Wtedy dopiero można mówić o jakimś odbudowaniu pluralizmu i jakiejś cywilizowanej debaty politycznej w Polsce. Ostatnie zdanie. Ja pamiętam, że z Michałem Karnowskim na przykład, ale myślę, że i z Jackiem Karnowskim, wielokrotnie dyskutowaliśmy w telewizji publicznej przed 2015 rokiem. Jak to jest możliwe, że że po 8 latach, i to nie w telewizji publicznej, spotykamy się, a mnie tam przez 8 lat nie było. To do tej pory była bardzo spokojna, wyważona dyskusja. Coś czuję, że to za chwilę może się zmienić. Redaktor Karnowski protestował w trakcie wypowiedzi Sławomira Sierakowskiego. To też powiem tak po kolei. No, po pierwsze, sprawa dotyczy 230 wiz, do tego przyspieszonych. Te 250 tysięcy to jest normalny ruch turystyczny, biznesowy, różnego rodzaju sprawy życiowe. No tutaj ja rozumiem, że no lewica w rozpaczy kampanijnej przesuwa się na taką wizję państwa całkowicie zamkniętego. To Korea Północna ma zero wiz tak wydanych, może czy tam 100 wiz może wydają, nie wiem, 200 czy 1000 Rosjanom, Chińczykom. No to jest absurdalne, to jest oczywista manipulacja, to punkt pierwszy. Co do wojska, no niedawno była wypowiedź chyba pana ministra Siemoniaka, posła Siemoniaka, który stwierdził, za naszych czasów nikt się nie przebierał w mundurki. Internauci natychmiast wynaleźli zdjęcia i premiera Tuska, i ministra Siemoniaka, i innych notabli z czasów Platformy, którzy po prostu w takich paramundurach też bawili się wojskiem, też na różnego rodzaju ćwiczenia. To po prostu dobrze wygląda. To jest, nie uważam, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości tutaj przekraczał jakiekolwiek granice w tej sprawie. No co do mediów, no oczywiście to jest temat na szerszą dyskusję, ale jednak ten gen eksterminacyjny, ta intencja eksterminacyjna, która jest po stronie dużej części mediów komercyjnych, no ona wymusza takie, a nie inne zachowania. Jeżeli chcemy mieć inne media, okej, ja już to kiedyś nawet napisałem, skasujmy wszystkie koncesje, rozdajmy na nowo i poważnie traktujmy postulat zapisany w każdej koncesji, również TVN-u, że macie być obiektywni i rzetelni. No przecież to jest po prostu polityka, co te media robią i to, co robi rząd Zjednoczonej Prawicy, czy te siły prawicowe, ja to traktuję w kategoriach samoobrony. Można się z tym nie zgadzać, ale funkcjonalnie tak to realnie wygląda. Więc to jest bardzo wiele takich tutaj nakładek, moim zdaniem, nie do końca uczciwych. Polacy pójdą do wyborów, Polacy zdecydują. I jeżeli mamy podsumować i tę debatę, i tę kampanię, no to z pewnością i w tej kampanii to również wybrzmiało, w tej debacie to również wybrzmiało. Mają czytelny obraz tego, czym było 8 lat Donalda Tuska i czym było 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Mogą spojrzeć wokół siebie, mogą spojrzeć na swoje życie. No bo jeszcze można też się odnieść do tej kwestii tych pytań. No jakby to jest jakaś żonglerka. No, te pytania mogłyby mieć dwa razy dłużej. No, był zakres tematyczny, emerytury. I sztaby wiedziały, że będzie pytanie o wiek emerytalny. No, ta minuta, którą miał kandydat, no nie ma specjalnego związku z pytaniem. Oni się nie czuli związani tym pytaniem. Nie sądzę, żeby się specjalnie w to pytanie wsłuchiwali. No, to jest jakieś tłumaczenie przegranego. Donald Tusk tej debaty nie udźwignął i to będzie miało swoje konsekwencje, ponieważ efekt demotywujący jest silny. Platforma miała efekt motywujący po swoim Marszu Miliona Serc, w którym realnie uczestniczyło 250-300 tysięcy wyborców, znaczy uczestników, Polaków. Natomiast no, miała to chyba za wcześnie. Zresztą jest taka teoria, że ten marsz właśnie spowodował takie poczucie na tym zapleczu Platformy, że myśmy już swoje zrobili, bo my już na marszu byliśmy i dokonało się. No, tylko to jest niestety trening. No, prawdziwym werdyktem jest meczem, tak, tym finałową rozgrywką będzie 15 października i ta wczorajsza frekwencja wokół Tuska, on też zwoływał przecież na przed siedzibę ATM-u, no też nie była specjalnie imponująca. No także spokojnie, no, jest wiele warstw tych polskich sporów. A, jeszcze jedna rzecz a propos Ukrainy. No przepraszam bardzo, to rząd Donalda Tuska
na ołtarzu resetu z Rosją złożył coś, co nazywa się polityką Giedroycia albo polityką jagiellońską. Relacje z Ukrainą były niezwykle brutalne. Relacje z Litwą to były wręcz sadystyczne. Przecież minister Sikorski, premier Tusk wyżywali się na Wilnie, prężąc muskuły de facto w interesie Rosji. Było to całkowite zaprzeczenie tradycyjnej polityki Prawa i Sprawiedliwości, że w relacjach z mniejszymi, Litwa, państwa bałtyckie, Mołdawia, południe Europy, Rzeczpospolita Polska daje z siebie więcej, bo to jest w naszym interesie. Więcej dajemy niż więcej bierzemy. I ta linia polityki z Litwą, trudna, bo przecież wiele warstw sporów historycznych przyniosła efekty. Mamy najlepsze relacje od 1989 roku, a Sikorski Kijów porzucił, Wilno porzucił, zwrócił się ku Moskwie, więc twierdzenie, że był jakiś konsensus, no ten konsensus zerwała ekipa Sikorskiego, porzucając politykę Giedroycia. Okej, panowie, ja wracam do swojego pytania sprzed kilku minut. Czy naprawdę jest tak, że ta druga strona jest do tego stopnia zła, zdradziecka, antypolska, że nie ma kwestii, w których można współpracować? Czy jednak nie jest aż tak źle i można trochę ten konflikt złagodzić? Chociażby po nadchodzących wyborach, po 15 października. Sławomir Sierakowski. Panie redaktorze, jeśli to ma nie być taka debata jak w telewizji publicznej, to jednak pozwólmy, że będziemy dyskutować ze sobą. I teraz, może teraz w odwrotnej kolejności. Donald Tusk był pierwszym politykiem, chyba do dziś jest pierwszym politykiem światowym, wtedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, który wygłosił w Wierchownej Radzie w Parlamencie Ukraińskim przemówienie po ukraińsku. To jest do dziś pamiętane przez każdego Ukraińca, bo to był bardzo podniosły moment. To była już sytuacja, w której Ukraina miała wojnę na swoim terenie. Zresztą Donald Tusk także z Wołodymyrem Zełenskim odwiedził front, co też było ewenementem. Politycy nie jeździli na front, a w każdym razie nie przypominam sobie polityków opozycji wtedy, czy PiSu. Ja zresztą pamiętam i znowu chcę coś powiedzieć dobrego, nie o swojej stronie, bo ja tu nie jestem reprezentantem jakiejś lewicy i proszę mi też nie wyjeżdżać tu z żadną rozpaczą. Nie obrażaliśmy się, w każdym razie ja pana nie obrażałem. Lech Kaczyński na przykład bardzo długo, właściwie przez całe swoje życie polityczne, odmawiał patronatu prezydenta nad konferencjami na temat Wołynia, które były zbyt antagonizujące, w których na przykład używano słowa ludobójstwo na temat Wołynia, co jest cały czas przedmiotem sporów. Na przykład Timothy Snyder, największy historyk, nie używa tego terminu. Ale zostawmy terminologię, bo wszyscy się zgadzamy, że to była rzeź wołyńska, że to były straszne wydarzenia i że to powinno być przedmiotem ustaleń lepiej historyków niż polityków. Natomiast już polityka Jarosława Kaczyńskiego była jednoznacznie zamrażająca stosunki z Ukrainą. Tam naprawdę przez wiele, wiele lat nie było polskiego premiera. Mateusz Morawiecki przypomniał sobie Ukrainie w 2022 roku. Zresztą widzimy, co się dzieje dzisiaj. Czyli to, że właściwie tracimy ostatniego sojusznika poważnego, czyli Ukrainę, na własne życzenie rządu. Przecież to nie jest Donald Tusk dzisiaj, który się nie spotyka z Wołodymyrem Zełenskim, tylko Andrzej Duda, który tak przecież, i wierzyłem, że szczerze był zaangażowany w te sprawy ukraińskie. Telewizja publiczna. Rozumiem, że tutaj redaktor Panie redaktorze, ale przyznał, na chwilę tylko wejdę. Ja słuchałem Jacka Karnowskiego bardzo długo. Tak, tak, ale ja tylko chcę zadać pytanie, czy te słowa prezydenta Zełenskiego jednak na forum ONZ nie obraziły wszystkich Polaków? Nie wiem, czy obraziły wszystkich Polaków. Moim zdaniem były błędem dyplomatycznym. I co zresztą Ukraińcy też przyznają. To znaczy one były za ostre. I ja tutaj akurat nie, trudno mi się afirmatywnie do tego odnieść. No ale rozmawiamy o politykach polskich. Natomiast rozumiem, że ten gen eksterminacyjny, to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale rozumiem, że to zachowanie telewizji publicznej, czyli niezapraszanie publicystów nierządowych, jest jakimś rodzajem samoobrony, tak? Ale dlaczego to się odbywa za moje pieniądze? I dlaczego to się odbywa za pieniądze widzów i czytelników Super Ekspresu? Kto sobie tego życzył? To jest telewizja publiczna, która, rozumiem, nie może być używana jako instrument władzy, a jest. I
Jak to usprawiedliwić? Co to ma wspólnego z TVN-em czy z Polsatem? To jest po prostu aberracja w liberalnej demokracji. Nie no, ma wspólnego, ponieważ jednak sam pan redaktor, myślę, również uznaje spojrzenie systemowe, przekrojowe. Polski system medialny powstał w latach 90. Ma swoje plusy, ma swoje minusy. Generalnie dziś uważam, ta najważniejsza przesłanka życia demokratycznego, to znaczy pluralizm w przekroju społecznym jest spełniona. Mamy dostęp za pomocą pilota do opinii ostro antyrządowych, prorządowych, neutralnych. Są też przestrzenie debaty, nie przestrzegajmy, nie przesadzajmy. Każda ze stron sporu politycznego jest poddana wiwisekcji, oglądowi. To jest taki krzyżowy ogień, można powiedzieć. Te argumenty jednak wybrzmiewają. Afery wybrzmiewają, to nie jest tak, że ktoś tu jest impregnowany, także można by o tym długo rozmawiać. Ale Sławomira Sierakowskiego nie ma w TVP. No mnie też nie ma w TVN-ie. No. To są jakby takie sytuacje, które ja nad tym nie boleję, no ale tak to... Na szczęście jest moim zdaniem to się wzięło z tej jednak frustracji tego establishmentu, który przegrał w 2015. Wcześniej traktował te siły wokół Prawa i Sprawiedliwości. Ja nawet nie mówię prawicowe, bo ja uważam, że to nie jest ten spór prawica-lewica. Jako taką egzotykę, która nie jest groźna. Ale nie chcę tego ciągnąć, bo chcę o czymś jeszcze powiedzieć, właśnie o tej Ukrainie. Ja akurat nawet napisałem taki komentarz, nie skaczcie po gardle walczącej Ukrainy w sprawie Wołynia. Uważałem, że to nie jest dobry moment, żeby tu za mocno naciskać, że trzeba mieć zrozumienie dla narodu, który walczy. No natomiast to jest decyzja władz ukraińskich o tym, że po pierwsze porozumiały się jednak ponad głową Warszawy w sprawie zboża, jednak nadreagowały. No wypowiedź Zełenskiego to nie był błąd dyplomatyczny, bo zarzucić prezydentowi Dudzie, że Polska wspiera Rosję po tym, co się zdarzyło, po tych 300... Ja nawet nie mówię o pomocy humanitarnej, bo to był obowiązek naszego społeczeństwa, nas, ale po tej pomocy militarnej, po 340 czołgach, po samolotach, po migach, po tym opróżnieniu magazynów, można powiedzieć, zarzucić, że pomagamy Rosji, to jest prawdziwy skandal. To jest decyzja władz ukraińskich. Ta polska ręka była wyciągnięta serdecznie. W jakiejś mierze została zignorowana. Ukraiński rząd nie może oczekiwać od swojego przyjaciela, polskiego rządu, który walczy o reelekcję, a poza tym ma obowiązek prawny, konstytucyjny i polityczny. Troszczyć się o polskie rolnictwo, że my otworzymy granice i pozwolimy to rolnictwo zniszczyć. No nie mamy żadnych szans w zderzeniu z tym ukraińskim zbożem. Więc ja myślę, że nie mamy dziś jakiegoś takiego no, całkowitego odwrócenia się od Ukrainy. Może to jest naturalny proces takiej redefinicji wzajemnych relacji po okresie takiej serdeczności, braterskości. No ta słodycz tych relacji, jakby to nie brzmiało, na razie za nami. Moim zdaniem nie z polskiej winy. Te roszczenia ukraińskie szły po prostu za daleko. To na koniec, panowie, mamy jeszcze jedną dzisiaj część programu. O czym są te wybory nadchodzące? O czym są te wybory 15 października? Sławomir Sierakowski. No tutaj akurat władza nie ukrywa. To znaczy, jeśli mówię o Budapeszcie w Warszawie, a mniej więcej wiemy, jak wygląda sytuacja na Węgrzech, gdzie właściwie już dużych wolnych mediów nie ma, gdzie uniwersytety są podporządkowane władze, instytucje kultury. No, wszystkie te obszary, których PiS jeszcze sobie nie podporządkował, tam już są właściwie kontrolowane przez rząd. I to się domknęło mniej więcej w trzeciej kadencji Fideszu. I ta trzecia kadencja w historii systemów politycznych jest kluczowa. To znaczy zazwyczaj wtedy, jeśli wygrywa partia o autorytarnych zapędach, to domyka system. Dlatego te wybory są o tym, czy będziemy tutaj żyli jak na Węgrzech, czy jednak będziemy dalej aspirowali do dołączenia do zachodniej Europy. Więc krótko mówiąc, one są wabank. One są o to, czy polska sfera publiczna będzie wyglądała tak jak telewizja publiczna, czy debata publiczna w Polsce będzie wyglądała jak debata w telewizji publicznej. Czy też jednak będzie to wyglądało tak jak w Niemczech, we Francji, choćby jak w Czechach. Nie wolałbym, żebyśmy jednak mieli nie Budapeszt w Warszawie, który jest w politycznym sensie głównym sojusznikiem Putina w Europie,
tylko raczej, nie wiem, Pragę w Warszawie, powiedzmy, gdzie z kolei Czesi są jednak bardzo lojalni wobec Ukrainy i bardzo pryncypialnie stoją po jej stronie przeciwko Rosji. O tym będą te wybory i wszyscy zdecydujemy 15 października. Jacek Karnowski, Praga w Warszawie czy Budapeszt w Warszawie? Znaczy to jest zabawne, bo tą grozą była pierwsza kadencja Prawa i Sprawiedliwości, druga to straszna groza, a teraz odwiadujemy się, że ta trzecia kadencja to jest ta groza. To jest oczywiście nieprawda i to jest jakby wielka pomyłka też tego, nie wiem czy świadoma, czy nieświadoma, zakładam, że nieświadoma, znaczy przypisywanie, to jest przypisywanie intencji, których w obozie Zjednoczonej Prawicy nie ma. Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który wyrasta z polskiej tradycji niepodległościowej, ale także demokratycznej, solidarystycznej. Jest osobą, która nie chce tutaj żadnej dyktatury, nie ma takich intencji. Jeżeli gdzieś coś próbuje zmieniać, to w interesie społecznym i po to, by zmierzać w kierunku elementarnej równowagi społecznej. Takiego rozumienia demokracji, w którym nie tylko startują różne formacje, ale one mają za sobą też no, stosowne zaplecze, bo wtedy można realnie egzekwować te prawa demokratyczne obywateli do realnego wyboru. Bo Jarosław Kaczyński jest osobą, która dała Polakom wybór. Rozstrzygnie się wiele. Ja bym chciał podkreślić jedno, że spektakularny sukces gospodarczy Polsce przyniosła samodzielna, niepodległościowa polityka gospodarcza. I to jest moim zdaniem recepta. To znaczy my jako kraj peryferyjny w stosunku do centrów ideologicznych i gospodarczych świata musimy te recepty formułować samodzielnie. Jeżeli będziemy wdrażali, a w mojej optyce ludzie typu Tusk to są po prostu wdrażacze cudzych recept, nie zawsze sprawdzonych na naszym gruncie, to my nigdy nie dogonimy. Te ostatnie lata pokazały, że samodzielność się opłaca i mam nadzieję, że to przekona Polaków również do takiej większej śmiałości. To się zresztą dzieje, bo ta podatność naszego społeczeństwa na różnego rodzaju szantaże emocjonalne, takie prestiżowe, czy presję zewnętrzną, no ewidentnie wzrosła i to jest dobre, bo my chcemy być w Unii Europejskiej, ale nie chcemy, ja uważam, nie powinniśmy jej traktować jako obiektu religijnego, bo wtedy nie możemy realizować swoich interesów. Gdyby Polacy wyczuwali, że demokracja jest w Polsce zagrożona, to to poczucie wykroczyłoby poza coś, co możemy nazwać tym jądrem tej, czy tym sektą opozycyjną, która porusza się w ramach tego swojego systemu mediów i punktów odniesień. To nie wykroczyło, bo Polacy wiedzą, że to jest po prostu bzdura. Demokracja nie jest zagrożona. Poziom swobód, wszelakich, słowa, demonstrowania, czasami graniczące z anarchią, na przykład niekaranie ludzi, którzy plują na mundur policyjny czy obrażają obrońców granic, jest najwyższy w Europie. Taka jest prawda. Nasza debata jest najswobodniejsza w Europie i niech tak pozostanie. Panowie, ja bardzo... Tylko jedno słowo. Tak, słowo Mieczakowski jeszcze. Jacek Karnowski miał pierwszy głos, ja miałem drugi, więc chciałbym jednak zachować tę kolejność i mieć możliwość polemiki. Jasne. No więc tak, krótko. W rankingu wolności słowa spadliśmy do końca drugiej ligi, o kilkadziesiąt miejsc. Mogę wejść w rankingu słowo? Percepcji mogę wejść korupcji słowo? Spadliśmy o kilkadziesiąt miejsc. No to są straciliśmy fundusze europejskie, a to fundusze europejskie były podstawą rozwoju Polski w ostatnich 15-20 latach. Straciliśmy je. Bez sensu. Głupio. Dlaczego? Jak to ma się przyczynić? Sankcje europejskie przeciwko Polsce. No. To są sankcje. Ja mam kolegę, w redakcji sankcje? Mam kolegę z Bośni i Hercegowiny, Chorwata, no, który mieszkał również w Zagrzebiu i on spojrzał na ten ranking i tam Bośnia, Hercegowina jest chyba wyżej niż Polska. No, no, mówię tu metaforycznie, no ale kulał się ze śmiechu, bo to po prostu sam jest państwo gangsterów i mafiozów. No i oni, i ci reporterzy bez granic mówią, najczęściej jest tak, Polskę się łaja w zachodnich mediach, różne przedruki, różne publikacje, a w komentarzach powtarza się jedno. Zwykli Francuzi, Niemcy, Polsce, Włosi mówią, Ukraina, my też chcemy mieć Polsce taki rząd, Niemcy, który polski Francja, interes na pierwszym planie i nie pęka, nie poddaje się politycznej poprawności. Panowie, tutaj już naprawdę stawiamy kropkę w tej dzisiejszej dyskusji. Ja bardzo dziękuję panom za to, że udało się dzisiaj panów zaprosić do programu, do jednego programu, do jednej rozmowy. I warto odnotować, proszę państwa, że nikt nie wyszedł ze studia, nikt nie wyłączył kamerki. Może to jest początek czegoś nowego, ale czegoś lepszego. Ale ja nigdy nie wyszedłem, panie redaktorze, także tutaj chyba zarzut jest. Cierpię za grzechy innych, także.
Okej, okay. Ale może to jest początek czegoś lepszego, czegoś nowego po nadchodzących wyborach. Miejmy taką nadzieję. Byli z nami w tej części Wieczornego Ekspresu Jacek Karnowski, redaktor tygodnika Sieci w polityce.pl także i Sławomir Sierakowski, krytyka polityczna, był z nami dzisiaj online. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję. I to nie jest koniec Wieczornego Ekspresu. Za chwilę część trzecia. I cóż tu się dzisiaj, drodzy widzowie, dzieje? Ja już dziękuję bardzo państwu za to, że spędzili państwo ze mną ten czas. A za chwilę w części trzeciej już Jacek Karnowski będzie prowadził dyskusję, a jego gośćmi będą... Pan redaktor Prusinowski. Jacek Prusinowski oczywiście, przepraszam, bo Jacek Karnowski był teraz naszym gościem. Jacek Prusinowski... Jak jego... trzeba, to mogę poprowadzić. Ja wiem, że pan redaktor może. Ja Julia Pitera, Koalicja Obywatelska, Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Za chwilę zostańcie z nami. Najważniejszym zadaniem dzisiaj, i o to gorąco apeluję także do pana prezydenta, jest szybkie poinformowanie opinii publicznej o tym, co się zdarzyło, o wszystkich powodach tego narastającego chaosu w polskich siłach zbrojnych. Tego oczekuje opinia publiczna i to jest warunek uzyskania takiego poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Chcę też zapewnić wszystkich żołnierzy, że już niedługo słowa, jakie wypowiadacie w czasie przysięgi, słowa roty, że żołnierz Wojska Polskiego będzie służyć wiernie Rzeczpospolitej, bronić jej niepodległości i granic i stać na straży Konstytucji. Wszystkim tym politykom, którzy zapomnieli o słowach Konstytucji, przypomnę artykuł 26. Siły zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Jeżeli panowie generałowie w dniu wczorajszym postanowili złożyć wnioski o wypowiedzenie stosunku służbowego, zrzucić mundur, to taka decyzja zostanie przez zwierzchnika sił zbrojnych przyjęta. Z punktu widzenia pana prezydenta, z punktu widzenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego, absolutnie kluczową sprawą jest zachowanie ciągłości dowodzenia i sprawności prowadzenia działań, choćby takich jak ewakuacja z terytorium Izraela. Tą operację koordynuje dowództwo generalne, więc ciągłość tych działań nie jest w żaden sposób zagrożona, a działania całości wojsk będą kontynuowane pod nowym kierownictwem, dlatego że dziś odbędą się zmiany kadrowe na najważniejszych stanowiskach dowódczych. Jacek Prusinowski, kłaniam się państwu nisko i witam w kolejnej części Wieczornego Ekspresu, a ze mną w studiu kolejni goście w naszym programie to Julia Pitera, Platforma Obywatelska, była minister zajmująca się korupcją w rządzie Donalda Tuska. Dobry wieczór, pani minister, witam serdecznie. Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, serdecznie pana posła witam. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Zacznijmy może od wczorajszej debaty, która no niewątpliwie była wydarzeniem dnia, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, to być może wydarzeniem tego tygodnia. Państwa zdaniem to jest takie wydarzenie, które może przełożyć się na wynik wyborów, które jakoś może wpłynąć znacząco na bieg tej kampanii. Może o ocenę państwa, występu państwa liderów zapytam. Jak zdaniem pani minister poradził sobie Donald Tusk? Bo no, zdaje się, że media społecznościowe, także sympatycy Platformy, nie byli zachwyceni jego występem, delikatnie mówiąc. Znaczy, panie redaktorze, to nie była debata. Ja przepraszam bardzo, ja byłam w polityce 25 lat i debatowałam w wielu sytuacjach, w wielu miejscach i w rozmaitych gremiach. I dla mnie debata jest wymianą poglądów, dyskusją, przekonywaniem do swoich argumentów. To prawda, ta formuła była skromna, najdelikatniej mówiąc, ograniczona. A tu mieliśmy do czynienia z odpytywaniem przez dwójkę dziennikarzy w sposób, powiedziałabym, dość tendencyjny z pytań referendalnych. Przecież proszę zwrócić uwagę, to były pytania referendalne i to jeszcze z tezą. Mało tego. Ale to świadczy tylko o tym, że przygotowanie się do takiej debaty było dziecinnie proste. No, dziecinnie proste, jak się znało, tak jak pan premier, który miał nawet
złotówkę w kieszeni przygotowaną na zakończenie debaty. Więc oczywiście, że jeżeli w związku z tym pan premier wiedział... Ale udźwignął czy nie Donald Tusk to wydarzenie? Wie pan co, prawdę powiedziawszy, w ogóle temperatura tego całego spotkania spowodowało, że ja naprawdę liczyłam na to, że być może będzie jakieś nagromadzenie emocji, być może padną jakieś argumenty, ale prawdę powiedziawszy, w ogóle nie jestem w stanie tego ocenić, czy to było dobre, czy to było niedobre, bo to było żadne. I ja tylko patrzę, co jeszcze można zniszczyć w procesie niszczenia państwa, jeżeli już nawet przed wyborami nie możemy mieć wolnej debaty. To jeszcze o stanie państwa przed wyborami, pani minister, porozmawiamy na razie o tym medialnym wydarzeniu, o debacie. No jednak na warunki tej debaty przystały wszystkie komitety. Zgodziły się na to, że ona będzie wyglądała tak, jak no, wyglądała. Nie, panie redaktorze. Czas i tak jeżeli dalej. Coś się nazywa debatą, to znaczy, że jest debatą. Nie, no to prawda, no, brakowało studia, tam wymiany opinii. Nie było debaty. Polecam państwu Super Ekspresu debaty. Organizowaliśmy pięć takich kampanii. Dobrze, no. Było tam bardzo dużo czasu na interakcje, więc, pytania między samymi uczestnikami. Tylko powiedzieć jedno. Donald Tusk świetnie odpowiedział na pytania, które jemu zadano w konkursie piękności. To wszystko. A co odpowie nam Jarosław Krajewski? Ja rozumiem tą wymijającą odpowiedź pani poseł, dlatego że pan redaktor zapytał o ocenę, jak Donald Tusk wypadł. No na tle tutaj czego? Sytuacja, jeżeli na chodzi czego? O całą... Na tle pozostałe piątki. Ja, ale wie pani co, pani, ja nie na przerywałem, ale jakby pani spokojnie zaczekała, bo ja naprawdę wysłuchałem jakby tutaj pani opinii, ale Jarosław też Krajewski mnie korciło, żeby jednak parę słów tutaj dodać. To proszę. I proszę bardzo, więc zaczynamy od tego, że przede wszystkim oczekiwania od Donalda Tuska były ogromne, że on idąc na debatę do Telewizji Polskiej będzie wiedział o tym, że to jest jego ogromna szansa przekonania choć części elektoratu niezdecydowanego do głosowania na Platformę Obywatelską. I te osoby otrzymały Donalda Tuska jak takiego typowego Pinokia, który kłamie i odnośnie programu 500+, i odnośnie podwyższenia wieku emerytalnego, bo przecież szanowni państwo, wszyscy pamiętamy, że to rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u podniósł wiek emerytalny kobietom i mężczyznom, a Donald Tusk tutaj wychodzi... Okej, ale tak, proszę, ale pan swojego szefa też chyba niechętnie ocenia. Jak typowy farbowany lis. Ale najpierw zaczynam jednak tutaj od Donalda Tuska, bo tutaj Donald Tusk po prostu został znokautowany i to jest ocena nie tylko ale chyba nie przez publicystów prawicowych. Przez swoje nerwy został znokautowany, jeżeli przez kogoś. Panie redaktorze, ale również przez dziennikarzy takich mediów jak główne portale w Polsce, ponieważ większość osób twierdzi, że Donald Tusk nie wykorzystał szansy, wypadł bardzo słabo. I dodatkowo, jak już zmierzamy w kierunku oceny premiera Mateusza Morawieckiego, to tutaj mieliśmy tak, w punkt odpowiedzi. Po pierwsze pojawił się temat tej wazy, którą dostał od Władimira Putina Donald Tusk i było pytanie, za co on tą wazę ze złotem i srebrem otrzymał. Donald Tusk po prostu do tego się nie odniósł. Ewidentnie był po prostu zaskoczony przypomnieniem tego no, ale pan faktu. Poseł wie, że ale takie prezenty dyplomatyczne, znaczy, ja powiem, wazy, cieszę wazy, się, różne że premier Mateusz Morawiecki prawda? I to nie była jakaś nowość. Przecież nie to było... spotyka się ze zbrodniarzem Władimirem Putinem, a już wtedy, kiedy Donald Tusk spotykał się z Władimirem Putinem, to trzeba było nazwać po imieniu Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Za wydarzenia związane zarówno, już nie mówię o Czeczenii, o której pewnie pani poseł Pitera by chciała powiedzieć, ale również... Panie proszę, ale wie pan, kto się wybierał na Dzień Zwycięstwa do Moskwy wtedy w maju 2010 roku? Panie redaktorze, kto? Wie pan, że prezydent Lech Kaczyński rozważał wtedy poważnie rozważał, swój ale nie udział podczas... I teraz sytuację mamy... Było ale no, da mi pan szansę. Ale nie, bo chcę jeszcze... Da mi pan szansę, czy mnie pan będzie brał pod uwagę wylot do Moskwy, też czy będzie pan zakrzykiwał tak, nie, jak jesteście teraz... Jak wypadł premier, panie o proszę. Tym, że po pierwsze, premier wypadł bardzo dobrze, ponieważ był wiarygodny, osobą budzącą zaufanie, a przede wszystkim mam już dzisiaj sygnały, ponieważ rozmawiałem na warszawskim Targówku na Bielanach dzisiaj o bezpośrednio Jezu. Z mieszkańcami. Cała Polska będzie głosem... Kandyduję i dlatego rozmawiam, a nie wiem jak pani poseł. Ja to uwielbiam. I teraz dlaczego o tym mówię? Polacy już dzisiaj wiedzą. Powiedzieli, że bardziej przekonywujący był premier Mateusz Morawiecki niż Donald Tusk, który po prostu został znokautowany. Ja panu powiem i dlaczego. To może mieć wpływ. Tak do puenty, panie proszę. To może mieć wpływ. O, ta debata tak na zwiększenie różnicy między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ dzisiaj, na kilka dni przed wyborami, wszystkie sondaże pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na zwycięstwo.
I oczywiście tutaj potrzeba ogromnej mobilizacji, ale musimy wskazać, że Platforma Obywatelska nie przedstawiła żadnego programu, żadnych konkretów. Stop konkretów. Aberracja, co robi Platforma Obywatelska. Dajmy teraz, 8 lat w opozycji nie nauczyło państwa z Platformy Obywatelskiej, żeby nawet przedstawić program. Czas. Państwa łączy po prostu w ramach opozycji nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości, do milionów Polaków. Panie minister, głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Pani minister, nienawiści żadnej nie ma. Patrzę na zegarek. No proszę bardzo, ale tutaj pan redaktor prowadzi tą debatę. Nie, ale nie politycy Platformy Obywatelskiej. Takie rzeczy milczę. Tylko w pogłosie. Staram się jakąś równowagę trzymać, więc teraz pani minister Julia Pitera. Pytałem o cenę Donalda Tuska, a kto zdaniem pani minister najlepiej wypadł w tej debacie? Jak to redaktor Rachoń. Absolutnie redaktor Rachoń. Umiał rozwinąć pytania, które zadawał, umiał na nie odpowiedzieć, umiał zdyscyplinować. No redaktor Rachoń jako funkcjonariusz Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik organizacji Prawa i Sprawiedliwości w Sopocie, wypadł rewelacyjnie i wiem jedno, jak telewizja publiczna przestanie istnieć, będzie z powrotem zatrudniony. I to jest konkret Platformy Obywatelskiej. Wszyscy Polacy słyszeli, co zrobi Platforma Obywatelska po wygranej. Z powrotem. Zlikwiduje telewizję polską. Pani minister, ale to jest szokująca nowa wiadomość. Będzie pan miał też czas na... Ale pani powiedziała, że zlikwidujecie telewizję polską. Minister, no i gdzie będziecie kolegów wsadzać? Ale, no naprawdę. Ale pani minister, które pani teraz wypowiedziała, faktycznie jakąś tą nowością likwidacja telewizji publicznej nie jest potrzebna. No jak pan wie, co i raz się o tym mówi, że coś trzeba zrobić. No to nie może być partyjna telewizja. Wie pan, to widać jakby... Żadna publiczna? Nie, absolutnie musi być publiczna telewizja. Czyli telewizja, która jest adresowana do wszystkich, którzy ją chcą oglądać i co najważniejsze, płacą abonament. Nie może być tak, że z Polaków się ściąga abonamenty, że się każe im płacić kary, jak nie płacą, a jest to... Kolejna spółka Skarbu Państwa, bo zapominamy, że jest to spółka Skarbu Państwa, gdzie z klucza są zatrudniani partyjnego klucza ludzie, a co roku z budżetu państwa przekazuje się tam miliardy złotych. A ile zarabiają prezenterzy telewizyjni? No około 50 tysięcy. Ale wie pani minister, że zarządów Platformy Gorzej tam nie mieli. Panie redaktorze, nie mieli takich kwot. Nie, były takie. Były ujawnione ustawy. Niepoważnie, panie minister, były takie kwoty. Naprawdę. Także dajmy spokój z tym, natomiast rzecz polega na tym, że ja chciałam tylko przypomnieć Jarosławowi Kaczyńskiemu list do przyjaciół Rosjan. Pamięta pan? Tak, zupełnie z 2000... inne czasy i oczywiście. O, no tak jest. Teraz mamy inne czasy. Tak, no widzi pan, czyli jak Jarosław... Ale pani go jeszcze raz odsłucha i pani zobaczy różnicę tak między... To dopłynę pani minister Pitera i wojsku jeszcze. Pani minister Pitera? No naprawdę, wie pan co... Są pewne zasady dobrego wychowania. No właśnie, nawet w sporze... Kto pierwszy przerywał? No pani powie. Ale tutaj my dokończysz, pani minister. Nawet w sporze politycznym. Rzecz polega na tym, że jak Mateusz Morawiecki kazał ludziom zapieprzać za miskę ryżu, przepraszam za słowo, jak doradzał Donaldowi Tuskowi, żeby podwyższał koniecznie wiek emerytalny, jak Jarosław Kaczyński pisał i czytał osobiście, bo ja pamiętam to w telewizji, list do przyjaciół Rosjan, to się raptownie okazuje, że to były inne czasy. No to jest właśnie najzabawniejsze, to jest permanentnie mieszanie wszystkiego, co się działo w historii. Wie pan, ja wystarczająco długo, ja panu tylko coś powiem. Rzecz polega na tym, że Jarosława Kaczyńskiego znam 40 lat. Niech pan mnie teraz posłucha. 40 lat, nawet ponad 40 lat. I pamiętam go jako młodego człowieka, naprawdę z normalnym stosunkiem do świata. I muszę powiedzieć, że metamorfoza, którą przeszedł ten człowiek do dziś, jest dla mnie przerażająca. Nigdy nie miał poglądów i zastanawiam się, czy to jest wszystko pragmatyczne, czy w dalszym ciągu pragmatyczne, czy ten pragmatyzm, on już w niego uwierzył.
I w tej chwili to, co kiedyś on sam negował, panie pośle, rzeczy, o których dzisiaj mówi, były dla niego nie do zaakceptowania. No dobrze, to może teraz tutaj dziękuję bardzo. Panie redaktorze, po pierwsze, no nie chcę już pani przypominać porozumienia Centrum i jednak antykomunistycznych poglądów Jarosława Kaczyńskiego, które kiedyś były pani bliskie, bo pamiętam jeszcze panią z czasów Ligi Republikańskiej, ale jest jeszcze jedna sprawa. No dzisiaj pani nie zadaje sobie pytania, Quo Vadis Platforma Obywatelska. Ja pamiętam, jak powstawała Platforma Obywatelska, Donald Tusk, Maciej Płażyński, Andrzej Olechowski. I jaka była Platforma Obywatelska? Taka, że deklarowała między innymi w deklaracji krakowskiej pewne idee, pewne wartości, którym miała być po prostu wierna. A dzisiaj to jest partia pani Jachiry, to jest partia, w której są po prostu... Nie, zieloni. Nie, pani Jachira to jest zieloni. No ale to Koalicja Obywatelska to jest to samo. Tak naprawdę wiemy o tym, że tak naprawdę te wybory 15 października to jest walka między Prawem i Sprawiedliwością, a obozem Donalda Tuska, obozem osób, które są skompromitowane, ponieważ nie tylko podwyższały wiek emerytalny, likwidowały jednostki wojskowe, ograniczały naprawdę nasze bezpieczeństwo. Panie pośle, a propos wojska, to też to pan jest członkiem Komisji do Spraw Służb tych Specjalnych. Ale ja muszę, panie redaktorze. Nie, ale tak krótko, żebyśmy o wojsku rozmawiali. Krótko. Dokończę, panie ja dokończę pośle. I pani odpowie. Bo dobrze, ale, dobrze, panie, ale pan redaktor... To krótko, poseł Krajewski, dobrze? I dobrze. Bo ja przerwałem. Szanowni teraz. Państwo, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że te wybory 15 października są wyborem między bezpieczeństwem Polski, to jest... wybór Prawa i Sprawiedliwości, a chaosem i anarchią ze strony Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. I ja rozumiem, że pani poseł Pitera nie startuje w tych wyborach, bo rozumiem, że też nie identyfikuje się z tym skrajnym lewicowym skrętem Donalda Tuska w stronę skrajnej lewicy. A jeżeli jest inaczej, to nie wiem. To dobrze. Pani poseł to pani po prostu pasuje te informacje. Przychodzi czas, kiedy człowiek czasami chce zrobić remanent w własnym życiu. Ja doszłam takiego czasu. Natomiast powracając... Swoją drogą szanuję bardzo pani minister, bo wielu polityków ma z tym problem. Ma z tym problem, ja uważam... W wieku emerytalnym, którzy ja uważam, że życie jest piękne i naprawdę miejsce dla znajduje w nim różne uroki. Ale czy trudno pani akceptuje oderwać ten skręt w kierunku skrajnej pośle, lewicy Platformy? Z całą pewnością nie akceptuję. Mówię o panu. Kandydatów na posłów, którzy dostają traktory w prezencie ślubnym. Ja nie mam. Nie akceptuję kandydatów na posłów, którzy oszukują ludzi, udając, że będą leczyć ich dzieci. Nie akceptuję premierów, którzy zamiast zajmować się państwem, obracają nieruchomościami na dziesiątki, a być może nawet setki milionów złotych. Nie, mówię o Mateuszu Morawieckim. Nie ujawnia swojego oświadczenia. Nie akceptuję partii politycznej, której członkowie zakładają organizacje pozarządowe i na te organizacje rozdawane są pieniądze z budżetu państwa. Nie akceptuję posłów, którzy, czy też funkcjonariuszy, którzy okradają PCK, stare kontenery, z jakich to pieniędzy są finansowane kampanie wyborcze. Dlaczego akceptuje pani Włodzimierza K., prawą rękę Rafała Trzaskowskiego, może... który siedzi w więzieniu od kilku miesięcy? Może jakiś konkretny zajmijmy dlatego, się tematem. Ale nie dlatego, że wyciągał te wszystkie różnice między państwem pan wie, znamy. Afera świeżowa Platformy Obywatelskiej. O Polskiej Armii trochę porozmawiajmy teraz. Nie kandyduje do Sejmu i ale jest bo siedzi poza w areszcie po prostu. Prawa ręka o Polskiej Armii porozmawiamy dzisiaj. Były minister skarbu w czasach Donalda Tuska. Wie pani, o co jest podejrzewany? Ale może pan nie przerywać? O 5 milionów przyjęcie takich korzyści majątkowych. Matko święta, to o łapówki. To premier Morawiecki pani, mógłby pani była ministrem kupić walki z korupcją, a teraz po prostu Boże, przymyka pani oczy. O wojsku panie, trochę porozmawiać naprawdę, teraz, pani minister. Panie pośle, wie pan na czym rzecz polega? I uzupełnienie wojska ma, teraz mamy. Tak on ma śledztwo prokuratorskie. Tak. Osoby, które wymieniłam, nie mają nic. Dobrze, bo mają Ziobrę. Pani ma zawiadomienie do prokuratury. Wojsko, czy mamy jakiś problem? To pan Ziobrę długo będzie, to jest realny problem w sytuacji jeszcze, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, Białoruś i napięcia na tej granicy, sprawa Izraela.
Czy w tym momencie dymisje generałów, między innymi szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, oznaczają jakiś realny problem? Czy do dymisji, jak mówią niektórzy politycy opozycji, powinien podać się minister obrony Mariusz Błaszczak? Panie redaktorze, no konflikty w armii, przepraszam bardzo, są odkąd jest rząd PiS-u nieomal. Ja przypominam, co się działo za Antoniego Macierewicza. Przecież odeszli generałowie wykształceni w Stanach Zjednoczonych, już nie w moskiewskich uczelniach, odeszli z armii. Naprawdę cała grupa znakomicie przygotowanych dowódców jest poza armią i odchodzi ich coraz więcej. Tak więc jest to problem i ja jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób ten problem będzie rozwiązany. Jedyne, o czym się mówi, to jest, prawda, kupowanie jakiejś nieprawdopodobnych ilości sprzętu wojskowego, którego nie ma, ponieważ żadna fabryka nie będzie w stanie tego w takim tempie wyprodukować. W związku z tym się oznajmia, że się kupiło ileś czołgów, ileś tego sprzętu, pani minister, to już dociera do Polski, ten z Korei chociażby. Powoli, ale ja panu przypominam, zatrzymane przetargi, które miały miejsce na samym początku, przetargi Harakale, po Platformie, tak, chociażby, ale nie tylko. Także naprawdę... A kampania wyborcza ma związek jakiś z tą decyzją generałów zajmowania ministra? Wie pan, no ja przypominam, że jak na razie wojsko gra w kampanii wyborczej PiS-u, bo są, wystąpienia Platformy? Jarosława Kaczyńskiego na tle armii. Armia do spraw bezpieczeństwa. No niech pan nie żartuje. No, nie żartuje, tylko pani musi się naprawdę... Niech pan nie żartuje. Ale to armia, armia nigdy nie uczestniczy w politycznych... Naprawdę, co pani opowiada? Pani minister, a teraz, że to się wydarzyło 5 dni przed wyborami, to przypadek, zdaniem pani minister? No, moim zdaniem jest to protest przeciwko używaniu armii do celów politycznych. No wie pan, no nie można używać armii do politycznych celów. Naprawdę nie widziałam tego w żadnym demokratycznym państwie. To jest wykluczone. Ani policja, ani wojsko, ani żadne służby mundurowe nie towarzyszą politykom wydarzeń politycznych. To, co się dzieje w Polsce, jest po prostu naruszeniem niezależności służby mundurowej. To jest dla mnie niewyobrażalne. No, nie tak cywilne zwierzchnictwo, pani minister. To nie ma czegoś takiego jak niezależność służby mundurowej, tylko w demokratycznych krajach jest cywilne zwierzchnictwo nad armią. To oczywiście jest cywilne zwierzchnictwo jednak nad armią. Nie niezależność. Oczywiście cywilne, ale nie towarzyszy w stricte politycznych wydarzeniach, nie stoją żołnierze. To akurat prawda. Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Czy zaraz. Jeżeli mówimy o prawdzie, to musimy przypomnieć, jak pani premier Ewa Kopacz, pamięta pani taką osobę? Bo to już pewnie wielu naszych widzów nie pamięta. Kampanii mało widoczna, to premier po Donaldzie Tusku, czyli premier w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Takie konferencje z udziałem żołnierzy były organizowane wielokrotnie. Ale dlaczego polityczne? O tym mówię? Dlaczego kiedy? O tym mówię? Już, kiedy? Ale pani naprawdę nie przerywałem, pan już pani teraz. Ja to sprawdzę naprawdę, i to tego pani nie sprawdzi. Odpuszczę. I teraz jest sytuacja. To w dobrze, komentarzach ewentualnie możemy sobie to wyjaśnić. Ale co jest istotne? Bo tutaj ja rozumiem, że pada wiele słów po prostu zupełnie niezrozumienia, na czym polega bezpieczeństwo państwa. Ja zajmuję się od 8 lat, ponieważ pracuję w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. O Jezu. Przeraża mnie ignorancja polityków Platformy Obywatelskiej. I te wizy pan przegapił sprzedawane? Pani pomyśli o tym, co pani w ogóle za głupoty opowiada. Pani posłucha chwilę, to się pani nauczy. O Jezu. Więc teraz mamy sytuację taką. A może zainicjował pan poseł? Nie wiem. Tak pan myśli? Co zainicjował handel wizami? Działania służb, pani minister. Bo się spotkamy w sądzie i pani będzie, wie pani, zupełnie inaczej tam śpiewać. Tak pan myśli. No jeżeli pani rzuca po prostu kolumnie. Tak jak pan Kamiński będzie już skazany. Wojsko i dymisja generałów. Dobrze, wracamy do tematu porażającego. Otóż politycy Platformy Obywatelskiej przyzwyczaili Polaków do tego, że kompletnie nie znają się na bezpieczeństwie Polski. Po pierwsze, zlikwidowaliście ponad 600 jednostek wojskowych. Po drugie, tak, bardzo istotny element. Pani po prostu tak lekko mówi o zakupie sprzętu, który dzisiaj będzie bronił również bezpieczeństwa pani. O tych dymisjach. I teraz jeszcze jedna rzecz. Polska dzisiaj jest kluczowym państwem wschodniej flanki NATO. Ja jestem przedstawicielem tutaj w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. I dlaczego o tym mówię? Dzięki temu NATO. Amerykanie, ale pani posłucha, bo naprawdę pani się naprawdę kompromituje. No co pani opowiada? I teraz sytuacja jest taka. Muszę, proszę, ale dlaczego do tych dymisji, żebyśmy doszli. Otóż dzisiaj Polska jest chwalona i przez Amerykanów, przez Wielką Brytanię,
przez inne państwa europejskie, które stanowią trzon Sojuszu Północnoatlantyckiego jako państwo, które wyda w tym roku ponad 4% PKB na obronność. Ja mogę przypomnieć, że w czasach Platformy Obywatelskiej wydawaliście państwo nawet mniej niż 2% PKB na obronność, a co więcej, opozycja nie tak dawno, ponieważ w roku 2021 proponowała ograniczenie nakładów na obronność o kolejne 4 miliardy złotych. Państwo po prostu nie rozumieliście, jak wielkim zagrożeniem jest Władimir Putin i Federacja Rosyjska. I dopiero wtedy, kiedy wybuchła wojna, państwo nawet nie potrafiliście przyznać Prawu i Sprawiedliwości racji. Bo to jest właśnie ta ignorancja polityków Platformy Obywatelskiej. I powiem więcej, panie redaktorze. Strach dla polskich rodzin, jeżeli tacy politycy Platformy Obywatelskiej chcieliby wrócić do władzy i kupować, wie pan jakie, samoloty? Bezgłowe. Bo to pani koleżanka minister Piotrowska, chciała kupić samoloty bezgłowe dla Straży Granicznej. Nie wiem, czy przejęzyczenie, bo takie były kompetencje. Wy mówicie dużo o bezpieczeństwie w tej kampanii, czy tuż przed wyborami i w sytuacji w takiej, jakiej jesteśmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, takie zmiany na szczytach władzy w Wojsku Polskim są czymś normalnym? Ja nie rzucam słów na wiatr, dlatego tutaj, jeśli chodzi o kulisy, wtedy, kiedy je poznam, to wtedy będę mógł się tutaj na ten temat wypowiedzieć, jeżeli chodzi o ten aspekt, co stało za tymi rezygnacjami. Ale co jest tutaj najważniejsze? Mamy bardzo szybką decyzję prezydenta Andrzeja Dudy jako zwierzchnika sił zbrojnych. Mamy nowego szefa sztabu generalnego. Mamy nowego dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Mamy tutaj już powołane osoby i możemy mówić o stabilnej budowie bezpiecznej przyszłości Polaków poprzez budowę dużej polskiej armii. To, co nie, to, czego nie robiła Platforma Obywatelska. Tak, ale to trudno. W czasach rządu Platformy Obywatelskiej szef MON i prezydent 95 tysięcy, nie uzupełnić tych brakujących ale może przypomnijmy to naszym widzom. W czasach Platformy Obywatelskiej polska armia liczyła 95 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj liczy 175 tysięcy, a dążymy do zwotem, pan 300-tysięcznej armii. Panie proszę, ale to Wojska pan porównuje porównywalne jabłka z jabłkami, gruszki z gruszkami, prawda? Zwiększyliśmy liczbę. Ale niech pan liczy liczbę żołnierzy zawodowych, tylko z zawodowymi niech pan porównuje, a nie wodną. I tak, jeżeli liczymy, że WOT to jest około 40 tysięcy, to wzrost jest i tak znaczący, ale nie tak. A dodatkowo nakłady na obronność. W 2015 roku 37 miliardów złotych w budżecie państwa. W tym roku ponad 130 miliardów złotych na obronność. Czy ja mogę, panie redaktorze? Prawo i Sprawiedliwość jest gwarancją bezpieczeństwa. Julia Pitera, Platforma Obywatelska, pani minister. Ten wzrost nakładów to jest plus, czy jednak to jest zbyt duże obciążenie? Panie redaktorze, może jeden plus. Pieniędzy można wydawać ile się chce. Pytanie, czy ma to sens? Ja tylko powiem o następującej rzeczy. Pan poseł mówił o zaufaniu NATO do Polski. Czy pan pamięta, jak Antoni Macierewicz włamywał się do siedziby NATO w Warszawie? Pani nie czy ma pan, wiedzy na ten temat. Czy ja pan mam, pamięta? Dobrze, no, ale dobrze pani nie pan ma wiedzę. Za chwilę pan ma wiedzę. Czy pan pamięta, jak wyciekły dane z komputerów, wrażliwe dane ludzi z wojska? Pamięta pan? Czy pamięta pan niedawno, jak spadła rakieta i nikt nie zauważył, że spada rakieta? Graliście w orkiestrze gdyby, no tak, to pamiętam. Gdyby jakaś pani nie poszła z psem na spacer, to by nikt nie wiedział, że rakiety spadły. Nieprawda. W związku z tym, nieprawda. Na koniu jechała ta pani. Czy na koniu jechała? Obojętnie. Ze zwierzęciem. Nie była sama, więc jeszcze zwierzę było świadkiem tego wydarzenia. W związku z tym, proszę nie mówić, nie ma Polska zaufania. Dlatego, że dane wrażliwe w Polsce nie są bezpieczne. Na dokładkę, szanowny panie pośle, problem polega na tym, że Unia Europejska jest instytucją mającą wartość jako całość. My jesteśmy postrzegani w tej chwili jako taki elektron zagrażający przyszłości Unii. Ale my o NATO rozmawiamy. Nie myli pani NATO to z Unią. Ale to ma związek. Temat trochę, pani szanowny panie, nie, ma związek. To mają jabłka z gruszkami. No. Ma związek, ponieważ my jesteśmy państwem granicznym Unii Europejskiej
przy wschodniej granicy. No i bronimy granicy zewnętrznej. Proszę pana, proszę tak bardzo. Bronicie. Chwalicie to czy nie? Tak bronicie, że tam no stoi siatka, no którą podkopują państwo, pod dlatego spodem. Dlatego my jesteśmy zwolennikami bezpieczeństwa. Dajmy tylko dokończyć, pani minister, panie proszę, dokończy pani minister i przejdziemy też do wątku unijnego. Tak moja puenta jest taka, ponieważ jak widać, Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę i chce ją sprawować siłą. Do z tego stopnia siłą, że nawet nie jest w stanie wysłuchać argumentów, obojętnie czy je się podziela, czy je się nie podziela, czy się z nimi zgadza, czy z nimi się nie zgadza. Ale władza ma słuchać osoby, która z nią rozmawia. Obojętnie czy ja jestem z opozycji, czy tym bardziej jak jestem z opozycji, wysłuchać i użyć argumentów. Wy robicie 8 lat to, co pan robi teraz. Wrzeszczy. Nieprawda. Wrzeszczycie na ludzi. Nieprawda. Jarosław Kaczyński wrzeszczy na swoich konwencjach. Z panią i wrzeszczą z pana, osobą, która merytorycznie jest przygotowana wrzeszczą, do dyskusji. No ale proszę pana, wrzeszczycie. Nie słuchacie nie, nikogo. Pani mówi, krzyczycie w Sejmie, pani krzyczycie się nakręciła w studio. I teraz jak Katarzyna po prostu... Ja mówię, wrzeszcza, ja mówię spokojnie, nie, a pan krzyczy. No, wyjdzie, i pani. Po prostu uważam, że nie ma prawa rządzić, nie rządzić formacja, która usiłuje krzykiem i siłą dochodzić nie, swoich ja mówię racji. O konkretach. Jarosław Krajewski. Jak mogę, panie redaktorze, bo tak, ja rozumiem tą tyradę, ale tu nie o to chodzi w polityce. Jeżeli traktujemy politykę jako troskę o dobro wspólne... To się krzyczy. I chcemy, ale dobra, nie będziemy zwracać uwagi na te takie wstawki pani poseł. Ale to nawzajem państwo sobie te nie, wstawki robią. Ale to ja teraz akurat... chcę powiedzieć o ważnej rzeczy, bo ja mówię o liczbach, mówię o faktach, a z drugiej strony rozumiem też to, że a ta Platforma to Obywatelska... Platforma Obywatelska jednak wykazuje się taką frustracją, że 8 lat rządzą, nie mają programu, nie mają nawet dobrego lidera, bo Donald Tusk przegrał i to z Kretesem tą debatę. I dlaczego, panie redaktorze, o tym wspominam w kontekście bezpieczeństwa? Bo zwróćcie, szanowni państwo, uwagę. Otóż wtedy, kiedy Litwa, Łotwa, ale również Estonia, państwa nadbałtyckie, dyskutowały na temat zbudowania zapory na granicy z Rosją i Białorusią, był tam konsensus polityczny. A u nas Platforma Obywatelska nawet nie chciała chronić szczelności polskich granic. I tu pokazuje, jak Platforma Obywatelska doszła do ściany, do absurdu, ponieważ nawet w takich sprawach jak bezpieczeństwo, politycy Platformy Obywatelskiej nie mogli wznieść się ponad bieżące podziały polityczne, żeby nie uderzać w Prawo i Sprawiedliwość. I przecież przypomnijmy, że Platforma Obywatelska nie poparła budowy zapory na granicy z Białorusią. A ta zapora bardzo pomaga funkcjonariuszom Straży Granicznej i spowalnia tempo, jakim poddana była nasza granica w ramach narzędzi wojny hybrydowej przez wspólną operację służb specjalnych Białorusi i Rosji. Jeżeli politycy, którzy są parlamentarzystami i reprezentują Platformę Obywatelską, uważają, że lepiej iść z konserwami do tych nielegalnych migrantów, którzy byli wykorzystywani przez służby rosyjskie i białoruskie, to dochodzimy właśnie do tego, co nazywamy bezpieczeństwem i niebezpieczeństwem. I dlatego to jest wybór między Prawem i Sprawiedliwością, a tą bandą Tuska, bo tak trzeba nazwać tutaj tą opozycję, która pod różnymi szyldami tak naprawdę będzie uderzała w podstawowe, elementarne bezpieczeństwo Polaków. Będąc precyzyjnym, to chyba pizza była. Chciałam powiedzieć... Konserwy też nieśli tak dla muzułmanów. Chciałam powiedzieć, że... Warte odnotowania. Trzymając się retoryki pana posła, banda Kaczyńskiego, zabiegając o bezpieczeństwo państwa, nawet rozmawiając o bezpieczeństwie tego państwa, nie zaprasza do żadnych gremiów opozycji. Tak, ja nie mówię żadnych, gremiów. Pan prezydent... Obaliłem ten argument. RBN, pani minister, raz na jakiś czas. Pan prezydent, no, opozycję zaprasza? No, ale nie Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Donalda Tuska nie zaprasza na RBN, ale poza... No jeżeli nie ma Donalda Tuska, ale są przedstawiciele też Platformy przecież biorą udział. Przypominam panu, że kiedy rządziła Platforma i prezydentem był jeszcze Bronisław Komorowski, zawsze na posiedzenia BBN-u i wszystkie sztaby kryzysowe byli zapraszani przedstawiciele opozycji. Komorowski też zbyt szeroką ławą szedł, bo on potrafi Wojciecha Jaruzelskiego w świętej pamięci zaprosić na... Że banda Kaczyńskiego nawet wtedy, co robiła, wysyłała na przykład pana ministra Ziobrę, ponieważ chciała
znaleźć każdy możliwy sposób, żeby upokorzyć rządzącą platformę i upokorzyć prezydenta Komorowskiego i podważyć istotę, wagę tego spotkania. W związku z tym wolałabym, żeby przedstawiciel bandy Kaczyńskiego... Dotknęła jednak ta banda Tuska, dotknęła panią tak nie, mocna. No po prostu wprowadził pan nową... Jeżeli chodzi o granicę, naszą wschodnią mur na granicy, czy zaporę, to właściwsze słowo, i uchodźców, chciałem zapytać w kontekście unijnego pakietu. Jaką tutaj decyzję należałoby podjąć, bo w Unii trwają, przyspieszają ostatnio prace nad tym paktem o migracji i azylu. Czy zdaniem pani minister powinniśmy jednak zaakceptować te ustalenia, czy się im sprzeciwić? Wie pan, najpierw trzeba, przede wszystkim zanim zaczniemy dyskusję, najpierw trzeba zobaczyć, jakie będą to ustalenia i wziąć pod uwagę interesy również innych państw. No, ale są konkretne teraz, mają to formę. Albo jesteśmy we wspólnocie, albo nie. No, nie. Ja na przykład raczej ciekawa jestem, w jaki sposób podejdzie, bo to PiS rządzi. Przepraszam, ale to premier Morawiecki zasiada w Radzie Europejskiej. Oczywiście. To komisarzem to ja w komisji. To momencik. Ale powiedziała pani, że jest pani ciekawa. To pan, no to za moment. A pan nie jest ciekaw. Właśnie na tym rzecz ja polega. Ja powiem. Ja pana, też jestem pana środowisko, panie pośle, pani minister, nie jest ale pani mówiła ciekawe, o interesach innych krajów, że powinniśmy brać pod uwagę interesy innych krajów, czy interesy Polski? Zwracam uwagę, że na przykład interesy, nie, Polski interesy Unii Europejskiej jako całości. Ponieważ Unia Europejska jest organizacją państw. Mhm. I w związku z tym może się zdarzyć tak, że Polskę coś spotka i Unia Europejska powie, to nie nasz interes, nasza chata z kraja. I w związku z tym ciekawa jestem, co powie Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ na przykład interesy Włoch, który premierem jest pani Meloni, jak rozumiem, w tej samej frakcji Parlamentu Europejskiego, w której Prawo i Sprawiedliwość zasiada, w jaki sposób będzie premier Morawiecki negocjował? Tak, sumując ten wątek, pani minister. Plus, dlatego powiedziałam, ja, ponieważ nie uczestniczę w żaden sposób w tych rozmowach i w żaden sposób Platforma nie jest wprowadzana w te sprawy, to są wszystko decyzje Mateusza Morawieckiego i ja jestem ciekawa, w jaki sposób Mateusz Morawiecki, który na dokładkę co innego mówi w Unii Europejskiej, co innego mówi w Polsce, już prawdę powiedziawszy parę razy mieliśmy z tym do czynienia, jak on ten problem rozwiąże. Ja w każdym razie chciałabym, żeby Unia Europejska została silną organizacją. Tylko wtedy będziemy przyjaciółmi, sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Tylko wtedy będziemy się mogli czuć bezpiecznie. Jeżeli zostaniemy sami pomiędzy krajami Unii Europejskiej i krajami Wschodu, a Stany Zjednoczone będą miały interes prowadzenia polityki z Unią Europejską, a nie z samotną Polską. W związku z tym proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy polityka Prawa i Sprawiedliwości, która zmierza do tego, żeby Polskę z Unii wyprowadzić... To nieprawda, to po prostu muszę protestować, powiem, bo to jest nieprawda. Do puenty już, pani minister, jest to prawda, ponieważ pana koledzy w prywatnych rozmowach to mówią. To damy faktycznie, że ta teza wyjścia z Unii Europejskiej, Jarosław Kaczyński. Oczywiście, że to jest nieprawda. Jeżeli chodzi o to osamotnienie, panie proszę, to można mieć wrażenie, że wy naprawdę już nie macie sojuszników, bo Węgry najbliższe. A właśnie to nie jest prawda. To już też dzisiaj nie jest. Otóż jest tak. To jest po prostu filozofia myślenia Donalda Tuska. Na zasadzie, jeżeli poklepią go po plecach i dadzą mu na przykład funkcję tak zwanego prezydenta Unii Europejskiej, to po prostu wystarczy, żeby porzucić interesy Polski. No my się z tym nie zgadzamy i się nie zgodzimy. Odpowiem na pytanie pana redaktora. Co jest najważniejsze? Po pierwsze Polska i po pierwsze polski interes narodowy. I jeżeli rozmawiamy o wspólnocie... A wyprowadzicie Polskę z Unii? Oczywiście, że nie i Platforma Obywatelska o tym wie. My nie, jesteśmy nie gwarantem... Właśnie problem polega my na jesteśmy tym, że nie gwarantem, wie. No to teraz się pani dowiedziała. I wie, że... Jesteśmy gwarantem tego, że chcemy silnej Polski w Unii Europejskiej. I potrafimy walczyć o polskie interesy, ale chcę zwrócić uwagę, panie redaktorze, gdzie byli politycy Platformy Obywatelskiej, jak budowano Nord Stream, ale... Nord Stream 2? Gdzie byli politycy Platformy Obywatelskiej? Ale jesteśmy jeszcze o tej Unii i Prawie Sprawiedliwości. Jak silna Polska może sobie pozwolić na to, żeby środków z KPO nam Unia Europejska... Ale te środki będą. Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe wybory. Jest to silna Polska, która pozwala sobie na to, żeby spłacała zadłużenia, a nie dostawała tych pieniędzy? Po pierwsze, mówimy tak, po pierwsze te środki dzisiaj są bezpieczne.
bezprawnie blokowane tylko i wyłącznie przez tych przyjaciół politycznych z frakcji Donalda Tuska. Jak jesteśmy tacy silni, to je odblokujmy. A po drugie, te środki zostaną odblokowane, to jest kwestia tylko i wyłącznie wyborów. I te wybory, jak wygra Prawo i Sprawiedliwość i będzie samodzielnie rządzić, te środki za chwilę zostaną odblokowane. Dodatkowo chcę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że jak tak politycy Platformy Obywatelskiej mówią o solidarności, to dlaczego państwo nie wspieraliście rządu premiera Mateusza Morawieckiego, żeby Unia Europejska w ramach solidarności wsparła polskie państwo, polskie samorządy, polskie rodziny, które udzieliły wsparcia milionom uchodźców z Ukrainy? Jedno zdanie, panie ministrze. Ale nie, no jeszcze jedno. Ja nie rozumiem, ale przepraszam, to, ja nie rozumiem że Platforma pytania. Obywatelska... Chodziło teraz o wsparcie Unii Europejskiej dla Polski w ramach... Gdzie była Unia Europejska, jeżeli chodzi o solidarność przy wsparciu uchodźców z Ukrainy, a po drugie, wtedy, kiedy mówiliśmy o solidarności energetycznej, żeby nie doprowadzić do sojuszu niemiecko-rosyjskiego, a to było na rękę Donaldowi Tuskowi, i choćby budowa Nord Stream 1, Nord Stream 2 i wykorzystywania węglowodorów jako narzędzi wojny przez Rosję. I to jest po prostu klucz do tego, że my chcemy poszanowania traktatów unijnych i chcemy suwerennego polskiego państwa i chcemy zdanie, Europy ojczyzn, a nie super państwa podporządkowanego Niemcom, do którego zmierza Platforma Obywatelska i jej akolici ZPP, partii Webera i Tuska. Wie pan co? Boję się ludzi, którzy cierpią na obsesję. Wszystko, co powiedział pan poseł w tej chwili, z autopsji pewnie o jakichś niemieckich przywiązaniach, jakieś nazwiska pani wymienia. Nie rozumie, na czym polega. Nie, da mi pan skończyć. Weber to szef IPP. To... No właśnie, Manfred ale Weber. Ale właśnie o tym mówię. To jest obsesyjne. Wie pan, ja pamiętam w PRL-u... Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Dajmy dokończyć, ja pamiętam w PRL-u były takie cztery nazwiska, niemieckie, którymi nas w PRL-u, pewnie moje pokolenie jeszcze pamięta, permanentnie straszono, mówiąc, że ci Niemcy chcą koniecznie, żeby do nich wróciły ziemie. Warmia i Mazury, tak zwane ziemie odzyskane, prawda, zachodniopomorskie i tak dalej. Jak kulą w płot porównanie, no ale to naprawdę. Straszono nas tymi Niemcami, którzy jeszcze chwila, a wejdą do Polski, nam tą Warmię zabiorą nam Pomorze Zachodnie. I w Platformie dużo zostało tej nostalgii do komunizmu. I teraz dokładnie robi to samo Prawo i Sprawiedliwość. Usiłuje te resentymenty antyniemieckie odgrzać po okresie PRL-u i znowu straszy ludzi Niemcami. To jest po prostu, ja dlatego boję się tego, ponieważ obsesje i stereotypy postkomunistyczne, Platformy które... Obywatelskiej są cały czas żywe. Stereotypy postkomunistyczne, które dominują w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, które z jednej strony straszą ludzi, a z drugiej strony są to ludzie, którzy pełnymi garściami czerpią na prywatną korzyść pieniądze z budżetu to państwa. Nieprawda. Ja jestem osobą uczciwą i dlatego zachęcam. Ale ja nie tego. Mówię o panu, to nie pan swoim kolegom się pani po prostu przyznała. Z takim miłym i uczciwym towarzystwem tak miło było. Ale traktora pan nie ja został. Ja nie dostałem żadnych traktorów, ani po prostu nie jestem kolegą Włodzimierza K. Może jeszcze ja nie jestem zainteresowany się. Ale pani zna pana Włodzimierza K, czy nie? Tak, bardzo dobrze. I nie dostał pan wielki również. Warszawska afera śmieciowa PO. Witera, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję pani minister za spotkanie. Strzeżcie się państwo obsesji. Platformy Obywatelskiej. Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. I w Warszawie w wyborach parlamentarnych. Państwu dziękujemy bardzo za uwagę. Na jutrzejszy Wieczorny Ekspres zapraszam w imieniu Huberta Biskupskiego, a teraz już życzę dobrego wieczoru, dobrej nocy. Do zobaczenia. Już ostatnia prosta. 15 października Polacy wybiorą. Wybiorą przyszłość. To najważniejsze wybory.
absolutnie decydujący moment. Polacy wybrali. Wieczór wyborczy Super Ekspresu. Oglądaj na żywo 15 października o godzinie 20. Nasi dziennikarze będą w największych, najważniejszych sztabach wyborczych. Przekażą na żywo wyniki wyborów. Michał Rawa, dzień dobry. Daniel Haliński, witam. Artur Jarząbek, dobry wieczór. Jacek Prusinowski, dobry wieczór. Najważniejsze wybory już w najbliższą niedzielę. Wieczór wyborczy Super Ekspresu. Widzimy się dokładnie o godzinie 20. Zapraszamy. Kamila Biedrzycka. Wieczór wyborczy. Polacy wybrani. Oglądaj na SE.pl, YouTubie Super Ekspresu i Facebooku. To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.